Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu i live'a SpaceX YNZ, w którym to opowiadamy, komentujemy, rozmawiamy o najciekawszych newsach, wydarzeniach poprzedniego miesiąca, które się działy oczywiście w kosmosie, z kosmosem, były związane z rakietami, astronomią, astronautyką. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić oczywiście o zakończeniu misji Artemis 1 w lądowaniu Oriona. Będziemy mówić o tym, co się dzieje z Sojuzem zaparkowanym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a nie dzieje się dobrze, oraz o rekordach Falcona 9 i całego SpaceXa. Oczywiście mamy też mnóstwo mniejszych, ciekawych newsów, informacji, więc zostańcie z nami do samego końca. A dlaczego używam liczby mnogiej? A otóż, jak wiecie zapewne, nie jestem tutaj sam, bo zawsze towarzyszy mi... Cześć, hej, tutaj Kuba z kanału To Jakiś Kosmos. Podsumowujemy kosmiczny grudzień. Bardzo fajnie, że wpadliście do nas na żywo, ale gdybyście się nie wyrobili, to nagranie zostanie potem u Radka na kanale We Need More Space, a gdybyście chcieli samo audio, to za parę dni będziemy to uploadowali do naszego podcastu SpaceX YNZ. W każdej aplikacji podcastowej nas znajdziecie. Tak. I Kuba, tu może być ciekawa informacja dla właśnie naszych słuchaczy, że widziałem w Anchor, czyli tym naszym hostingu, którego właścicielem jest Spotify, że pojawiła się możliwość dodawania pliku MP4, czyli wideo, czyli teoretycznie, nie wiem, zobaczymy, to będzie pierwszy eksperyment, ale teoretycznie słuchając na Spotify będziesz mógł też zobaczyć. Nie wiem, czy nie mają jakiegoś limitu wielkości pliku, a nasze live'y są bardzo długie, czyli też podcasty, ale teoretycznie jak będziesz sobie słuchać, coś będziemy wspominać o jakimś zdjęciu, o czymś, co się dzieje na ekranie, to będzie można sobie podejrzeć. Teoretycznie. Trzymajcie kciuki, żeby tak działo się. Dobra, spoko. No to co? Zaczynamy oczywiście nasze podsumowanie grudnia i zaczynamy tutaj akurat idealnie od literki A, tak jak pierwsza literka alfabetu, A jak Artemis. No i oczywiście to wielkie, ogromne wydarzenie zakończyło się w grudniu, 11 grudnia o 18:15. Orion wodował w wodach Pacyfiku. Tak jest, dokładnie. To było chyba 18:40 naszego czasu. Tak. I strasznie mnie to zdziwiło, że to było tak punktualne wodowanie, w sensie, że to już ileś dni wcześniej, jak ta misja została jakoś tam rozpisana i zapowiedziana, jakie będą te punkty czasowe, to powiedziano, że będzie wodowanie o 18:40. Ja myślałem, że to jest orientacyjne, a to punktualnie wtedy zetknął się z wodą Orion, więc wszystko poszło bardzo gładko. Kilkanaście dni na... Tym bardziej jest to zaskakujące, że przecież to jakby wodowanie, znaczy w ogóle lądowanie było tą taką techniką puszczania kaczek, tak, czyli skip entry, tak? Czyli najpierw się troszeczkę otarł o atmosferę Orion, odbił taką jakby, zrobił kaczuchę i dopiero jakby za drugim podejściem wylądował, tak? Więc to jest, jak niesamowite jest, jak niesamowicie precyzyjne jest to wyliczone, że oni bardzo dokładnie wiedzą co do minuty, w której minucie nastąpi to lądowanie. To jest w ogóle fantastyczne, bo kiedy za pierwszym razem o tym czytałem, że będą chcieli właśnie w taki sposób najpierw się troszkę odbić od atmosfery i potem dopiero wejść już tak jak należy, to sobie pomyślałem, ale jak to zwiększa precyzję? Przecież to chyba właśnie bardziej tak rozreguluje, bo jak jesteście w stanie precyzyjnie ustalić, jak się odbijecie, a potem wodujecie, a to właśnie na tym to polegało, w sensie, że kapsuła wracała z taką prędkością, że to pierwsze odbicie to było wykasowanie takiej tej głównej prędkości, a przez to, że Orion ma sama kapsuła ma swoje silniki RCS i środek ciężkości ma nieco przesunięty, to obracając się może regulować swoją siłę nośną. I po tym pierwszym odbiciu on sobie przeliczył z powrotem wszystkie dane na temat swojego położenia, prędkości, wszystko to, co trzeba i wtedy odpowiednio się tak ustawił, żeby precyzyjnie dotrzeć tam, gdzie gdzie miał wylądować. No fantastyczna rzecz, także tutaj wszystko poszło fajnie. Jeżeli chodzi o takie podsumowania, to w trakcie misji kontrola misji się najadła chyba 40 ileś minut strachu, bo stracili łączność z Orionem na niecałą godzinę, więc jakby w perspektywie całej misji, nic takiego, ale ktoś tam miał niezłego stresa w czasie tego zerwanego połączenia i chyba na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiadomo, co się wydarzyło. W sensie, że komunikacja wróciła, wszystko ok, ale na razie nie ustalili, dlaczego tak się stało. I jeżeli też chodzi o te CubeSaty, które zostały wysłane, to łącznie z tych 10, no to 3 nie wykonały swoich misji, no ale to była ta misja drugorzędna, więc tutaj się liczono z tym, że to może nie pójść tak jak trzeba, ale tak czy inaczej Orion i jego moduł serwisowy poradziły sobie świetnie, też będziemy mieli pewnie za jakiś czas dane z tej całej aparatury ze środka, tam były te 2 europejsko-izraelsko-amerykańskie fantomy Helga i Zohar, więc niektóre te czujniki promieniowania, nie wiem, czy to tak można nazywać czujniki promieniowania, bo te przygotowane przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk to były jakieś takie urządzenia, które pochłaniają promieniowanie i one trafią do Polski zostaną wyciągnięte z kapsuły, najpierw do Niemiec, potem do Polski, żeby te dane jakoś tam wyciągnąć z tego wszystkiego. Więc po misji teraz będzie trwał ten długi czas analizy tego wszystkiego, co się w kapsule działo, ale tak czy inaczej, sukces, kapsuła powróciła i możemy z nadzieją spoglądać w przyszłość tego programu. No właśnie powiedziałeś o tej nadziei i to jest, tutaj nie śmieję się w żaden sposób, w zły sposób, tak? Natomiast oficjalnie, jak się czyta właśnie tam komunikaty na stronie NASA, to oczywiście, bo pytanie jest takie, kiedy Artemis 2, tak? Tutaj wszystko poszło super, to kiedy Artemis 2? I oficjalnie jest 2024 jakby, ale tutaj właśnie znani i dobrze poinformowani dziennikarze, którzy, jak znany nam tutaj Eric Berger, raczej mówią 2025 i to tak koniec tego roku, więc tak, i miesiąc temu mówiliśmy właśnie, dlaczego jest taka duża przerwa. I, tak, mówiłeś. Więc tam długo to było wytłumaczone, że kiedyś próbowano zaoszczędzić i teraz właśnie części komputera pokładowego z misji Artemis 1 trzeba przełożyć do Artemis 2, trzeba je zbadać, Dużo różnych absurdów project managementu, biurokracji, polityki. Natomiast co teraz jakby też po zakończeniu tej misji było szeroko komentowane, to jest to, że właśnie bo my też tutaj, mówiłem Ci o tym tuż przed rozpoczęciem nagrania, my tutaj youtuberzy, blogerzy, narzekamy na tego SLS-a, tak? Tacy jeszcze hardkorowi fani, ale nawet fanatycy SpaceX-a to wyśmiewają tego SLS-a. Drogie, po prostu stare, bez sensu, używa wielorazowych silników na jeden raz i tak dalej, i tak dalej. I owszem, ta krytyka jest zasłużona, ale najważniejsze, że teraz naprawdę po raz pierwszy od czasów Apollo, programu Apollo, mamy program, który jest programem załogowej eksploracji tak zwanego tego głębokiego kosmosu, czyli nie tylko właśnie niskiej orbity ziemskiej. I co też zauważają amerykańscy dziennikarze, że bo były próby wskrzeszenia tych lotów poza niską orbitę ziemską. Był ten program Constellation za czasów George'a W. Busha, ale wcześniej nawet jego ojciec 10 lat wcześniej też próbował coś tam wrócić do tego. I to się wszystko nie udawało, dlatego że nie było poparcia politycznego odpowiedniego, nie było czasami też pieniędzy wystarczających. A teraz ten program zadziwiająco ma poparcie polityczne w Białym Domu, w Kongresie. Te poprzednie programy amerykańskie też były takie jak to powiedzieć, no, samolubne, że to tylko Ameryka i tylko NASA. A teraz przecież Artemis, mamy to Artemis Accords, tak, czyli partnerzy międzynarodowi, jakby państwa. Do tego mamy jeszcze partnerów prywatnych z tego nowego space'u i tych nowe startupy jak SpaceX, ale też te stare firmy kosmiczne też mają swój kawałeczek tego tortu, bo w sumie nawet nie kawałeczek, bo taki Boeing robiący SLS-a to ma nawet bardzo dużą część tego tortu, ale jakby wszyscy są zaangażowani, no i też no, program Artemis, ta nazwa i w ogóle ten cel, lądowanie na Księżycu, to przecież za poprzedniego prezydenta i poprzednią administrację zostało zapoczątkowane na bazie tego, co jeszcze kolejna administracja demokratyczna zrobiła i teraz znów mamy demokratów, ale oni nie rozwalili tego od środka, tylko kontynuują to, co wcześniej, nie wiem, za Obamy zaczęli, ale też co później było za Trumpa robione. Mhm. Więc to jest naprawdę niesamowite, że ten program jakby generalnie ma ręce i nogi, ma wsparcie, ma finansowanie, więc no naprawdę może to się udać. Mhm. Ciekawą wypowiedź Erika Bergera czytałem na Twitterze, że on był bardzo jakby optymistyczny odnośnie tego, jak Jim Bridenstine dostał agencję i na początku wszyscy się zastanawiali, że no kurczę, przecież on tam nie ma naukowego jakby takiego, no nie wiem, tej przeszłości takiej, żeby być administratorem NASA i wszyscy byli sceptyczni, no i Berger mówi, że on też, ale potem się do Bridenstine przekonał, bo się okazało, że procesy poukładał, dostał zadanie, poukładał te procesy i wszystko poszło jakoś do przodu. Przecież to za jego szefowania Dragony zaczęły latać do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i też ten program Artemis nabrał rozpędu, ale Jim nie miał takich pleców gdzieś tam w kongresie, żeby te budżety NASA były takie, jakie im były potrzebne. Potem przyszedł Nelson i zabawa była jakby to samo wśród dziennikarzy, no nie, że o rany, przyszedł znowu, jakby w drugą stronę narzekają, przyszedł taki gość, który niby tam był z NASA, ale to jest teraz taki polityk straszny i co on tam zrobi? Mówi Berger, że znowu jest mega zaskoczenie, bo Nelson, dobra, on może tam szybko nie mówi i nie potrafi tak zainspirować ludzi podczas tych przemówień jak Bridenstine, ale jak się wybrał do kongresu, żeby załatwić budżet dla NASA, to dokładnie przyniósł tyle, ile NASA potrzebowało. No bo Nelson jest... On ma, nie wiem ile, 30 lat, 40 doświadczenia bycia po prostu politykiem, tak, właśnie w kongresie, więc po prostu jest takim starym, to nawet i dosłownie, ale też w przenośni wyjadaczem, po prostu takim politycznym i to akurat, no bo to najbardziej można mu zarzucić, tak, że nie jest zbyt mocno związany z kosmosem, tak. Administrator NASA za czasów Obamy był byłym astronautą, tak, no to tutaj po prostu, no jesteś, że tak powiem, bardzo masz papiery na to, żeby być tym szefem NASA, ale może właśnie to był, no nie wiem, czy był błąd, ale może właśnie był, że był jakby przez to mniej zdolny, mniej wyćwiczony właśnie w tych politycznych gierkach, tak? A tutaj po prostu Nelson to potrafi i właśnie przynosi te pieniądze, które NASA chciało. I ja chciałem właśnie też jakby powiedzieć właśnie o tym, co wcześniej zacząłem, że właśnie it's happening, nie? It's happening, czyli to się dzieje, tak? Czyli jest naprawdę misja i program kosmiczny, który doprowadzi do powrotu astronautów i ludzi na Księżyc za naszego życia, co naprawdę nie działo się od początku lat 70., więc to naprawdę z całą możliwą krytyką dla SLS-a i tak dalej, no to jednak naprawdę na naszych oczach dzieje się bardzo ciekawa historia i ja tutaj nie mogłem nie wspomnieć i nie pokazać jednego z moich ulubionych gifów z serialu The Office właśnie it's happening, tak teraz. Więc mam nadzieję, że ta krytyka, jednocześnie krytyka i zachwyt, że tak powiem, wybrzmią dobrze i tutaj żebyście wiedzieli, że jest też się z czego cieszyć. Mhm, dokładnie. Czekaj, ty to na poprzednim... Ty to powiedziałeś, że SLS to jest cena, jaką płacimy za to, żeby te programy... To ostatnio o tym właśnie myślałem i zastanawiałem się, gdzie usłyszałem to powiedzenie, bo strasznie mi to siadło, bo to naprawdę to jest w krótkim zdaniu to jest całkowita prawda na temat tego SLS-a. To jest ta cena, jaką płacimy za to, żeby te reszta tych wspaniałych rzeczy się działa, no bo niestety musi być ten SLS, bo to jest polityczny taki program, ale skoro tak to jest, to lepiej, że jakby ta polityka angażuje się, żeby wypchnąć program księżycowy taki do eksploracji załogowej poza niską orbitą okołoziemską. Także czad. No i Orion, kurczę, to też dzisiaj się tak zastanawiałem, mówię, ja się posługuję tym określeniem statek kosmiczny, Dragon, tam Sojuz, Shenzhou i tak dalej, ale takim statkiem kosmicznym z prawdziwego zdarzenia to w tym momencie staje się Orion, bo to wszystko to jest takie latanie na niskiej orbicie okołoziemskiej, a Orion to jest faktycznie coś, co transportuje, będzie transportować ludzi między ciałami niebieskimi. Tak. I tutaj jeszcze widzę, że w komentarzu Paweł Andryszkiewicz mówi, że Nelson leciał z statkiem, znaczy wahadłowcem Columbia w tej misji STS-61C i to był ostatni lot przed katastrofą Challengera. To też fakt, ale ciekawostka też jest taka, że w tym locie leciał też Charles Bolden, czyli ten poprzedni administrator NASA, ten astronauta, który był administratorem NASA za czasów Obamy. Więc w jednym locie było dwóch przyszłych administratorów NASA, więc gdyby tutaj coś poszło nie tak, no to historia by zupełnie potoczyła się absolutnie inaczej. Na pewno. No dobrze, Kuba, chyba lecimy dalej, ale tak, właśnie it's happening, tutaj wracamy na Księżyc, ale wracamy na Księżyc, bo tutaj mowa o Space K, albo powinno być Space M, jak Moon, i wracamy na Księżyc też zupełnie inaczej. O co chodzi? Tak. Bardzo fajna misja, japońska misja firmy iSpace z lądownikiem księżycowym Hakuto-R, misja M1. To jest niewielki lądownik, który może umieścić na powierzchni Księżyca 30 kg eksperymentów. Nie, no to jest nawet dość tak przyzwoicie. I misja wystartowała, którego 11 grudnia Falconem została wystrzelona. No i Japończycy tutaj taki swój prywatny projekt dostarczania ładunków na Księżyc opracowali i o tyle jeszcze jest to sprytne i fajne, że iSpace się dogadał z Draperem. Draper to jest amerykańska firma, która buduje takie różne systemy awioniki i oni też mają duże doświadczenie historyczne związane z Księżycem i dzięki temu iSpace ma, przez to, że Draper jest przez NASA certyfikowany, czy tam jest powiązany kontraktami Commercial Lunar Payload Services, to iSpace tak bocznymi drzwiami trochę wszedł do tego programu i za parę lat będzie mógł w ramach tego programu razem z Draperem oferować misje księżycowe dla NASA. A wiadomo, gdzie są pieniądze na takie projekty, w Stanach. Oczywiście. Więc to zrobili bardzo sprytnie. Na pokładzie tego lądownika jest m.in. taki łazik Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rashid się nazywa. W ogóle Zjednoczone Emiraty to coraz częściej nam będą w tej eksploracji kosmosu wyskakiwać, bo im będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Tak. Także widać, że u nich ten potencjał jest duży i starają się działać. I co? No i wspominając, jakby komentując tutaj, co się dzieje, że tak powiem, w regionie, to ja uważam, że no bo te kraje tutaj bliskowschodnie, które mają ogromne zasoby pieniędzy ze względu na wydobycie paliw kopalnych, no wiedzą, że to w końcu się skończy. I inwestują w różne rzeczy, tak? Kupują firmy, inwestują tam fundusze z Kataru, kupują jakieś kluby piłkarskie i tak dalej, czy organizują mistrzostwa świata, budują klimatyzowane stadiony i w ogóle jakieś cuda niewidy i ta kasa jednak mimo wszystko chyba jest trochę za bardzo przepalana, no to jednak tutaj myślę, że Zjednoczone Emiraty Arabskie to też na pewno jest jakaś tam część malutka ich tam tego budżetu na inwestycje, ale właśnie oni tutaj wspierają eksplorację kosmosu, więc to jest, no, myślę, że z naszej perspektywy absolutnie idealne. Mhm. Tak, że tak. Dygresja. Fajna misja i Hakuto-R. Też tak, Hakuto-R, dokładnie. I też ciekawy jest sposób, w jaki została wyniesiona. Okej, Falcon to jest potężna rakieta, ale no, rakieta nie może się zabrać z tym lądownikiem aż do samego Księżyca i jest taka trajektoria, którą chyba JPL opracował, w jaki sposób można bardzo tak ekonomicznie dla lądownika dostarczyć coś w okolice Księżyca. Ostatnio Scott Manley zrobił o tym film i właśnie on mówił, że to JPL, człowiek z JPL-u lata temu to opracował, tylko że ta technika była gdzieś tam uśpiona i ostatnio zostało to wyciągnięte i chyba się będziemy teraz właśnie coraz częściej spotykać z takim podejściem, że wystrzeliwujemy coś na, nie wiem, 4 czy 5 miesięcy w kosmos i to dopiero po tym czasie dociera na Księżyc, bo się to wypycha na 1,5 miliona kilometrów od Ziemi, czyli rakieta wkłada ten największy wysiłek, żeby posłać to jak najdalej, a potem, kiedy to spada, to jest powoli łapane przez Księżyc i przyciągane do siebie, więc lądownik nie musi potem wykorzystywać dużo paliwa na wejście na orbitę wokół księżycową. Tak jak mamy bezpośrednio ten translunar injection, że celujemy w miejsce, gdzie Księżyc będzie za te 5 dni, my tam docieramy w tym czasie, no i wtedy Księżyc nas łapie w ten swój wpływ grawitacyjny, tylko że dzieje się to na tyle jakby tak agresywnie, intensywnie, że ten statek kosmiczny musi, no nie wiem, można tak powiedzieć, ostro manewrować, żeby wejść na orbitę wokół Księżyca. Tutaj to wygląda tutaj tak, dla, że... I dla tych, którzy nas słuchają, właśnie w tej chwili pokazujemy tę orbitę właśnie tej misji od wystrzelenia z Ziemi. Jeśli możecie podejrzeć, to zapraszamy. Więc on dopiero tak na dobrą sprawę dotrze do Księżyca w kwietniu 2023 i jeżeli uda mu się poprawnie wylądować, to misja potrwa 10 dni, więc relatywnie krótko, ale powinno to wystarczyć, żeby przeprowadzić te wszystkie niezbędne eksperymenty. Capstone tak samo został wysłany, w sensie, że on został wystrzelony w czerwcu, a dotarł po paru miesiącach dopiero w okolice Księżyca, więc też to jest sprytna rzecz, że jakby to otwiera kolejne możliwości dla tych małych próbników sond, że ten newralgiczny moment dotarcia do Księżyca, gdzie trzeba było zużyć trochę tej energii, żeby tam manewrować, no to można to w taki sposób wykombinować. Więc tak, no, będziemy to monitorować i w kwietniu zobaczymy, jak pójdzie, bo chyba dotąd żadna prywatna firma i w ogóle mało kto tak naprawdę wysłał coś na Księżyc, na powierzchnię Księżyca, bo Izrael próbował, startup izraelski, Indie próbowały i im się nie udało, więc dotychczas tylko Stany, Chiny i Rosja umieściły coś na Księżycu. Tak, natomiast trzeba wspomnieć o tym, że i misja tutaj Hakuto-R i ta misja izraelska są pokłosiem tego konkursu Google Lunar X Prize. To był kiedyś taki konkurs właśnie, gdzie Google chyba dał tam, nie wiem, w sumie to chyba było z $30 milionów dla pierwszej prywatnej organizacji, no firmy, czy tam grupy, organizacji, ale musiałoby być to prywatne firmy, które zbudują i dostarczą swój lądownik na Księżyc. Tam była dodatkowa nagroda, chyba za wylądowanie na Księżycu było jakoś tam $10 milionów, a było kolejne 10 czy tam jeszcze 20, jeśli miał być tam łazik i tam w jakości HD pokaże, jak tam się jeździ po tym Księżycu. No i to niestety się nie udało, bo wtedy jeszcze właśnie te loty, no nie było Falconów, loty były bardzo drogie, też taki chyba ekonomicznie wtedy czas, bo to się zaczęło gdzieś tam, nie wiem, w tej pierwszej dekadzie i później kontynuowane drugiej tego stulecia i wtedy te finanse też nie spinały się, ale kilka takich zespołów właśnie przetrwało przekształciło się i teraz na fali takiego wznoszącej właśnie tych new space'owych firm, to ta firma właśnie iSpace, no wtedy to chyba też była jakaś organizacja trochę prywatnych osób, które coś tam po godzinach kombinowały, jacyś pracownicy tych dużych kosmicznych firm i dopiero jakby oni się zebrali, próbowali brać udział w tym konkursie, budować te łaziki, lądowniki i później przekształcili to w firmy i czasami też tak właśnie tutaj ten iSpace jest chyba nadal prywatną firmą, natomiast ta izraelska tam była wsparta bardzo mocno przez rząd, no ale to lądowanie tej sondy Bereshit, chyba jeśli dobrze pamiętam nazwę, no to nie udało się i to się rozbiła sonda izraelska i tak samo ta rządowy lądownik indyjski. Tak, więc tutaj no, trzymamy kciuki, żeby teraz Japończykom się udało. I ja już wspominałem o tym, ale chcę to jeszcze raz podkreślić, że mamy tutaj taki polski akcent i na kanale We Need More Space możecie zobaczyć i posłuchać wywiadu z Polakiem, który właśnie kiedyś w iSpace pracował i pracował nad tym właśnie napędem dla Hakuto-R. No teraz pracuje w Polsce, w Instytucie Lotnictwa, ale wcześniej właśnie pracował nad dokładnie tym napędem, więc zachęcam, w opisie tego wideo, tego live'a naszego tutaj jest link do tego wywiadu. Możecie też posłuchać w podcaście We Need More Space. Tak, więc zapraszam bardzo serdecznie, a podcast We Need More Space będzie niedługo miał wznowienie. Nowe odcinki są nagrane, są w produkcji, że tak powiem, i na początku 2023 podniesie się jak Feniks z popiołów. No właśnie, widziałem na Instagramie, że tam siedzisz przy tych timeline'ach i montujesz. Rzeźbię. Dobrze, rzeźbisz. Spoko, fajnie. Dobrze, i jeszcze jeden księżycowy news? Tak, jeszcze jeden księżycowy news. Wszyscy dobrze wiemy, że lądownik dla tych pierwszych misji księżycowych w ramach programu Artemis zostanie zbudowany przez SpaceXa i będzie to lunarny Starship, ale tutaj udało się NASA zorganizować środki, żeby zrobić taki drugi rzut finansowania tych lądowników, żeby w ramach tak zwanego Sustaining Lunar Development powstało więcej tych lądowników, żeby nie tylko polegać na jednym dostawcy, tylko żeby tych lądowników było 2-3. No i mamy kolejne właśnie rozdanie. W tym momencie jeszcze te firmy nie zostały wybrane, ale wiemy o tym, że Dynetics połączył siły z Northrop Grummanem i tutaj mamy wizualizację takiego lądownika. Jeżeli pamiętacie te 2 lata wstecz, to Dynetics chyba sam chciał opracować lądownik, a przeciwko było tak, był SpaceX ze Starshipem, był Boeing osobno, Dynetics osobno i potem był ten National Team przez Blue Origin jakby zgromadzony. No to z tego National Team odpłynął im Northrop Grumman i połączył się z Dyneticsem i razem składają swoją ofertę i to jest ta wizualizacja, którą tutaj widzicie. Blue Origin oczywiście dalej działa i składa swoją ofertę, również z Lockheed Martinem, tak jak poprzednio, ale tym razem właśnie uciekł im Northrop Grumman, więc się połączyli z Boeingiem, a Boeing już sam nie będzie osobnej swojej oferty składał, przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo, więc znowu się zacznie zamieszanie przy tych lądownikach. Pewnie teraz nie będzie już bez żadnych, będzie bez żadnych skandali, bo SpaceX już został wybrany, więc oni nie muszą ponownie składać i zobaczymy. Nie wiem, jaki jest horyzont czasowy wyboru tych firm, ale równie dobrze oba te zespoły mogą przejść dalej, żeby na te jeszcze kolejne misje księżycowe zbudować lądowniki. To tylko tak formalnie chciałem o tym wspomnieć, bo zacznie się w tym temacie coś dziać znowu. Znaczy ja myślę, że to jest super. Ja myślę, że... Czy mi dobrze widać? Bo jakoś tutaj się... Troszkę się zaciąłeś, ale cię słychać. Przynajmniej ja cię słyszę. Okay. O, teraz cię nie widać. Okej, to ja chwileczkę, ja zaraz wrócę. Zaraz wrócisz, czyli ja mam dalej opowiadać. Tak. Dobra, to następny SpaceX. Mieliśmy akcję na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Otóż pojawił się wyciek w Sojuzie zadokowanym do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Sojuz MS-22. Sytuacja nie jest zbyt ciekawa, bo jest to Sojuz, którym przyleciało 2 Rosjan i 1 Amerykanin. Sojuz, który jednocześnie jest ich systemem powrotnym, ale też szalupą ratunkową, i 15 grudnia pojawił się wyciek, zaczął wyciekać z Sojuza płyn chłodniczy. Ze statkami kosmicznymi jest tak, że bardzo intensywnie nagrzewają się od Słońca i też mają problem z pozbywaniem się własnego ciepła wytwarzanego przez własne systemy takie wewnętrzne. Nie ma czegoś takiego jak konwekcja, no bo nie ma powietrza w kosmosie, więc ciepło jest oddawane przez radiatory. No i w tych radiatorach musi płynąć jakiś czynnik, który zabiera ciepło ze środka, przenosi je do radiatorów i to sobie krąży. Ciepło jest oddawane do przestrzeni kosmicznej w postaci podczerwieni. No i zniknęła nam też grafika, więc będę tak sobie opowiadał. I z Sojuza zaczęło wyciekać 15 grudnia, to był 15 grudzień u nas, uniwersalnego czasu chyba był, nieważne, 14. 3 godziny wyciekało, aż wyciekło prawdopodobnie wszystko. Rosjanie twierdzą, że wszystko jest pod kontrolą, że dobra, stało się, pewnie uderzył mikrometeoryt, ale sytuacja jest pod kontrolą, powietrze wewnątrz Sojuza nie wzrasta, jego temperatura jakoś tragicznie, przy czym należy zauważyć, że dlatego nie wzrasta, bo Sojuz jest w tym obiegu powietrza Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, więc go teraz chłodzi stacja. Jeżeli zostanie odłączony i nie będzie miał swojego systemu chłodzenia, to wewnątrz może bardzo mocno wzrosnąć ta temperatura, a kiedy wejdzie tam załoga, żeby wracać, bo chyba na marzec albo kwiecień jest zaplanowany ten powrót, to powrót z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Sojuzów trwał około 3 godziny, więc w 3 godziny to może tam się wydarzyć dużo złych rzeczy. Rosjanie w tym momencie twierdzą, że sytuacja jest pod kontrolą, nic się nie dzieje, to też sprawdzili system RCS, czyli tych napędów Sojuza, czy są sprawne, i to jest sprawne, ale decyzja o tym, czy faktycznie załoga może powrócić tym Sojuzem, została odsunięta w czasie do stycznia, więc chyba jednak nie jest tak aż w porządku. NASA przemieściła tam swoje ramię Canadarm, żeby dokonać inspekcji tego miejsca, i chyba do dzisiaj nie upubliczniono żadnych zdjęć z tego rekonesansu, co jakby... Kolejne znaki zapytania powstają w związku z tym, że jest aż tak źle, że nie chcą się tym chwalić, chcą jakiś plan opracować tego, co dalej robić z Rosjanami. Tak czy inaczej, Sojuz jest pozbawiony chłodzenia. Kto może z nami oglądać tutaj wideo, to widzi po prawej stronie właśnie ten płyn rozbryzgujący w przestrzeń kosmiczną. Po lewej stronie macie dla porównania zdjęcie Sojuza, to nie jest z tej misji, ale jest w tym samym położeniu, więc macie pojęcie odnośnie tego, gdzie to się wszystko działo, bo Sojuz jest podzielony na takie 3 części. U góry jest ta kula, na której jest cyrylicą, widzicie tutaj zapisane Sojuz, przez C się to zaczyna, nasze C, u nich to jest S, S, O, to takie dziwne coś, to jest U, i na końcu odwrócona trójka to jest Z, czyli Sojuz. To jest moduł orbitalny, tam jest pakowane jakieś tam zaopatrzenie, kiedy ma lecieć w kosmos. Na środku to takie coś z peryskopem, takim zielonym po lewej stronie, to jest właśnie ten moduł lądowania. Tutaj jest załoga, kiedy startują i kiedy lądują, a dolna część z tymi panelami po bokach i z tym białym przedziałem to jest właśnie moduł serwisowy, i tutaj doszło do tej awarii. Ta biała część u dołu to wydaje mi się, że właśnie jest ten ogromny radiator i tam są te wszystkie rurki i ten czynnik, który tam płynie, więc stąd uciekło i tutaj mamy tę awarię. Zobaczymy, jak będzie, bo w tym momencie jest taka opcja, że załoga Sojuza MS-23 nie poleci w tej najbliższej misji, tylko zostanie to wystrzelenie przyspieszone na luty i pusty Sojuz poleci, żeby załoga mogła wrócić tym nowym Sojuzem. a ten Sojuz oddokuje autonomicznie i wtedy się zobaczy, czy sprawnie wróci na Ziemię, czy będą jakieś mega z nim kłopoty. Także się zobaczy. No najlepiej by było, gdyby załoga wróciła tym Sojuzem, bo wtedy mielibyśmy taką standardową wymianę załóg na pokładzie Sojuza, bo Rosjanie są potrzebni na okrągło na stacji, bo trzeba dbać o maintenance stacji, bo nam w tym rosyjskim segmencie są napędy do korekt orbity Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, więc jeżeli nowa załoga nie przyleci, a się wyśle do domu starą załogę, no to może być problematycznie. W tym momencie z Rosjan nie lecących Sojuzem jest na pokładzie jeszcze Anna Kikina, to jest Rosjanka, która przyleciała Dragonem, więc no potencjalnie ona może wtedy jakoś tam kierować tymi pracami w rosyjskiej części Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. NASA też tak nieśmiało rozważa, co by było, gdybyśmy wysłali do domu tą trójkę z Sojuza Dragonem, przy czym nie powiedziano, czy chodzi o tego Dragona, który jest teraz zadokowany, w sensie, że wracaliby w 7 osób, czy udałoby im się ze SpaceXem jakoś wykombinować w tak zwanym międzyczasie dodatkowego Dragona, żeby na pusto poleciał i sprowadził załogę na Ziemię. No, generalnie jest problem. Niedobrze jest, gdy dochodzi do usterki kapsuły, która ma wozić załogę. Lepiej by było, gdyby to był któryś z pojazdów towarowych. Można by to wtedy bardzo tak łatwo przeboleć. Ale sytuacja jest taka, jaka jest i w styczniu się dowiemy, co tak naprawdę będzie się działo. Czy mogą wrócić tym Sojuzem, czy trzeba jakieś tutaj różne myki robić. Na pewno Rosjanie nie będą chętni wracać Dragonem, bo to będzie mega problem wizerunkowy, a w tym momencie no taka jedyna karta, którą grają w tej współpracy, to jest ich wizerunek, że są niezbędni w tej współpracy, że u nich wszystko jest w porządku i w ogóle ich systemy działają najlepiej. A jak wiemy, przez ostatnie 2 lata no tak do końca nie było, bo wszystkie groźniejsze rzeczy, które działy się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną, były spowodowane hardwarem rosyjskim. Także tak, ale się ogadałem. Radek, wróciłeś. Wróciłem, tak. No, myślę, że to bardzo dobrze tutaj podsumowałeś, szczególnie jeśli chodzi o tą część polityczną, że no tak, co oni mogą powiedzieć? Nie mają tak naprawdę nic do gadania. Wszystkie te ostatnie problemy ze stacją kosmiczną były ze względu na ich różne działania, może nie celowe oczywiście, ale no, ich sprzęt zawodził. No i niestety ja bym się spodziewał, że w dalszej przyszłości takich różnych usterek technicznych będzie więcej, po prostu. Dlatego, że rosyjski przemysł kosmiczny to po prostu spada w przepaść i na razie jest jeszcze spoko, ale dlatego, że nie uderzyli o dno. Po prostu nie wiedzą, jak głęboko jest to dno i to jest po prostu kwestią czasu, jak będą następne usterki, tak, po prostu. Przemysł jest niedofinansowany, a jak te pieniądze, które są, to są jeszcze rozkradane. Teraz dodatkowo, może tak dopiero to odczują, nie wiem, w tym następnym roku, w 2023, kwestie właśnie wojny w Ukrainie i braku funduszy i różnych sankcji, może nie bezpośrednio uderzających w sam przemysł kosmiczny, ale w różnych dostawców i tak dalej, i tak dalej. Więc no niestety może moim zdaniem, jeśli chodzi o Rosjan, tutaj może być tylko jeszcze gorzej. No w tym momencie jeszcze te sojuzy dość często startują, znaczy jest duży spadek w stosunku do poprzednich lat, bo jak teraz te wszystkie współprace w lutym zostały zerwane, to jest spadek w wystrzeleniach sojuza, ale mimo wszystko nadal dość często latają, ale jest to jakby rosyjski przemysł kosmiczny przestawił się na tryb taki militarny, w sensie, że teraz najwięcej misji to są wysyłane jakieś te satelity takie wojskowe, żeby uzupełnić te odwieczne braki, no bo Ukraina ma do dyspozycji wszystko, co im wrzuci NATO, kilkadziesiąt satelitów obserwacyjnych, więc widzą wszystko, a Rosjanie mają, nie wiem, 2 albo 3, które no nie zawsze i tak pokażą to, co jest potrzebne, więc Rosjanie się przełączyli w tryb militarny i te sojuzy, które pewnie były wyprodukowane, te rakiety na potrzeby różnych startów cywilnych, no to teraz wynoszą satelity jakieś tam obserwacyjne, no tylko że w 2023-2024 będzie tego mniej, bo skończą się te sojuzy, za które gdzieś tam już Arianespace zapłaciła, i trzeba będzie samodzielnie płacić za ich produkcję, więc no, zobaczymy. Będzie się to na pewno kurczyć i czkawką się to też będzie odbijać. Już się odbija na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, że ta jakość tych różnych komponentów spada. No i mamy właśnie tego sojuza wysłanego, z którego wyciekło, nie wiadomo z jakiego powodu. Oczywiście pierwsze co, to gdzieś tam były komunikaty, na pewno mikrometeoryt, ale nie wiadomo, no bo to może być równie dobrze właśnie jakaś usterka, bo to też się zdarzało w 2018 roku, przecież Sojuz nie doleciał, w sensie rakieta się rozpadła w locie i załoga awaryjnie lądowała, bo na etapie montażu Sojuza ktoś tam użył cięższych narzędzi, bo coś nie chciało wejść, w sensie jedna część nie chciała wejść w drugą część, więc potraktowano to brutalnie. W warsztacie samochodowym przejdzie, w rakiecie już niekoniecznie. Tak, no i znaczy miejmy nadzieję, że jeśli już coś się będzie działo, to właśnie w ten sposób taki, że będzie można przeprowadzić jakąś inspekcję albo przerwać ten start, no, tak żeby po prostu żaden kosmonauta czy astronauta nie ucierpiał, bo no, wtedy jeszcze jakoś te usterki można, nazwijmy to tak, przeboleć. Ale jeśli by doszło do tej najgorszej rzeczy, no to jednak to też chyba by naprawdę stawiało pod znakiem zapytania całą w ogóle możliwość utrzymania tej stacji kosmicznej do 2030 roku, tak? Gdyby nagle była jakaś katastrofa Sojuza i Rosjanie, no co, by nagle zaczęli latać Dragonami? Wykupiliby dodatkowe Starlinery, które są jeszcze droższe. Nie ma takiej opcji, oczywiście. Nie ma takiej opcji. Jakby wysłanie jednej misji, czy tam Starlinerem, czy Dragonem, to w perspektywie budżetu Rosyjskiej Agencji Kosmicznej, no to oni za to przecież sobie są w stanie kilka sojuzów zbudować, więc na pewno nie będą skłonni kupować drogą u Amerykanów. Zobaczymy, oczywiście, jak to się będzie rozwijać. No, nie wygląda to pozytywnie, a jakby kolejna stacja nadal nie jest gotowa. Gdzieś tam ten Axiom ma stawiać swoją stację prywatną. Chyba pierwszy moduł jest we Włoszech już tworzony, ale jak to z rakietami, zapowiedzieli to na 2024, że pierwszy moduł poleci w kosmos, ale skoro w tym momencie jest o tym cicho, a wchodzimy w 2023, to chyba będzie to co zwykle w programach kosmicznych, czyli opóźnienia. Chyba nie tak. Tak jest. No dobrze. Lecimy chyba dalej, Kuba, tak? Space Age, Space, ale tutaj H, mamy tak. H. Jak Hermaszewski. Mirosław Hermaszewski. No niestety to pewnie wiecie o tym, że no tutaj smutna informacja o tym, że właśnie Mirosław Hermaszewski, pierwszy, jak na razie jedyny Polak w kosmosie, no odszedł z tej ziemi właśnie w grudniu. No i co? Mam wrażenie, że wiesz, to takie było troszeczkę, to jest oczywiście bardzo naciągane, to zaraz powiem, ale no, w listopadzie dowiedzieliśmy się, że mamy rezerwowego jak na razie astronautę Europejskiej Agencji Kosmicznej Sławosza Uznańskiego, a tutaj nasz pierwszy i jak na razie, tak jak mówiłem, jedyny kosmonauta odszedł, może taka symboliczne przekazanie pałeczki między takie duchowe, powiedzmy, i niestety właśnie Mirosław Hermaszewski zmarł. No smutne, no jest coś symbolicznego w tym, że właśnie wybrano europejskiego astronautę, znaczy Polaka jako europejskiego rezerwowego astronautę i zmarł Hermaszewski. No smutne. No, ogólnie chyba dzisiaj będziemy mieli trochę takich mało pozytywnych newsów. Ta misja Hermaszewskiego, no już ładnych parę lat, no bardzo długo polscy entuzjaści kosmosu czekali na kolejnego Polaka w kosmosie, bo ta misja Hermaszewskiego, misja Sojuz 30, to była w 78, mam tutaj zanotowane, tak. I to jakby taka misja kosmiczna z krwi i kości, bo polecieli Sojuzem, zadokowali do stacji Salut 6, tam na stacji była załoga, więc oni tam spędzili trochę czasu z tymi załogantami. Łącznie 8/9 dni to potrwało, więc misja krótka w ramach programu Interkosmos. Tutaj Związek Radziecki tak jakby potrzebował... Ale Kuba, przepraszam, ale 8-9 dni to wcale nie jest tak krótko. No wiesz, można nawet w tej chwili, wiesz, turystyka kosmiczna, 5 minut przekroczyłeś granicę Karmana, tak. Albo Inspiration 4 miało chyba 3 dni na orbicie, więc tutaj jak polecieli, zadokowali do stacji kosmicznej, ja bym powiedział, że to misja pełną gębą jednak. No dokładnie, w sensie, że takie flagowe elementy działania na niskiej orbicie okołoziemskiej zostały wykonane. No, faktycznie, więc tutaj nie ma znaczenia to, czy to było 8 czy ileś tam dni, bo naprawdę takie konkrety były wykonane. No i co? No i trzeba jeszcze chyba... Tak, no i trzeba jeszcze chyba tutaj dodać, że właśnie Mirosław Hermaszewski, no i dzięki niemu Polska, to jakby Polak był czwartym... Polacy są czwartym narodem, który poleciał w kosmos, tak? Bo najpierw był Związek Radziecki, USA, później właśnie w tym programie radzieckim Interkosmos najpierw poleciał Czech i później poleciał Polak, więc to tak statystycznie całkiem nieźle wygląda. No i ja miałem tą możliwość właśnie, że widziałem kilka razy, byłem na jakichś takich spotkaniach czy eventach, gdzie Mirosław Hermaszewski był i może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale no, taki event z Mirosławem Hermaszewskim no, generalnie wygląda tak, że on coś tam, nie wiem, mówi, czy gdzieś tam, nie wiem, przecina jakąś wstęgę i tak dalej, a później jest chmara, masa ludzi, którzy chcą sobie zrobić z nim zdjęcie, nie? I pomyślcie sobie o tym, nie? Że w tym 78 zrobiliście coś, no wielka rzecz, tak? Ale później przez całą resztę waszego życia każda napotkana osoba chce sobie zrobić z wami zdjęcie i kiedyś to nie był taki jeszcze problem, tak? No bo nikt nie miał raczej aparatu przy sobie, a teraz każdy ma. I byłem na takim jakimś wydarzeniu, gdzie po prostu ludzie robili to w taki sposób trochę, no chamski to może za dużo powiedziane, ale na pewno nieuprzejmy, tak? Że po prostu ten generał sobie nakłada jakieś sałatki, czy tam nie wiem, czegoś przy szwedzkim stole, a tu ludzie już po prostu selfiaki sobie z nim próbują robić, tylko żeby zrobić to zdjęcie. No to takie... Słabe to było i no, podobne historie opowiadał oczywiście Buzz Aldrin, który też właśnie w 69 roku dokonał rzeczy niesamowitej, no, a później cała reszta życia ludzie chcą sobie zrobić z nim zdjęcie. No, w Collinsa biografii czytałem, że właśnie jakby wszyscy znają ten element tego wyczynu, który został tam dokonany, ale potem jak ich to prywatne życie jak się zmieniło, że no byli tym takim elementem dekoracyjnym do wszystkiego i ciągnęło się za nimi, ale z tego co kojarzę, to generał Hermaszewski, to on tak twardo cisnął z tymi różnymi wydarzeniami i spotkaniami, przecież w tym roku nawet uczestniczył chyba jeszcze w różnych wydarzeniach, więc to nie było tak, że on się gdzieś zaszył, tylko nadal był aktywny. Tak, no chociaż wiesz, to jako taki w pewnym sensie można powiedzieć też celebryta, ale chyba w dobrym z tego słowa sensie, no wiesz, to nie robił tego za darmo też. To jakby, znaczy mnie to nie dziwi, absolutnie nie uważam, że to jest coś złego, ale no też wiesz, ja organizuję te eventy kosmiczne i kiedyś tutaj sądowałem właśnie przez jakiegoś agenta, który miał tam właśnie, no był tym, no bo już Mirosław Hermaszewski, szczególnie jak był starszy, no to na pewno nie robił tego sam, tylko miał właśnie od tego człowieka, no to cena była no spora, bym powiedział, a szczególnie no, na pewno nie na budżet, nawet nie We Need More Space, bo na wydarzeniach We Need More Space ten budżet jest po prostu absolutnie minimalny, ale nawet na wydarzeniach finansowanych przez jakieś tam, nie wiem, samorządy, biblioteki, urzędy dzielnicy, no to jednak to byłby znaczny wydatek i tak, no na tym poprzestanę. Natomiast jakby absolutnie, czy wiesz, ja uważam, że no to nie jest nic złego, bo no bo właśnie taki celebryta troszeczkę no, przyciąga ludzi i jednak to jest coś innego niż, no wiesz, 10 youtuberów by się zebrało i no ranga naszej obecności absolutnie nie byłaby taka, nawet jakby nas pozbierać po prostu wszystkich. I ja uważam, że nawet wiesz, teraz trzymam kciuki, żeby ten Sławusz został tym astronautą kiedyś i żeby był takim w pewnym sensie celebrytą, o którym piszą na pudelku, no bo jednak do niektórych osób to jest taki tak naprawdę jedyny jakieś takie spotkanie z tym kosmosem, tak? No może nie jedyne, no ale jedno z i jak najlepiej byłoby, żeby więcej takich punktów styczności było po prostu. No pewnie, lepiej, żeby mieć takich celebrytów właśnie jak Hermaszewski albo Sławosz niż, no nie wiem, ludzi sławnych z tego, że są sławni. Tak. No przecież my interesujemy się tym, czym się interesujemy. Ja też, nie wiem, jak studia wybierałem, to nie dlatego, że usiadłem i tak obiektywnie się zastanowiłem, co dla dobra ludzkości powinienem robić, więc pójdę na automatykę i robotykę. Nie, wiesz, no człowiek się tam naogląda, znaczy no Iron Man to, czekaj, nie, później, to jakoś tak się, nie, ale to się jakoś tak zbiegało, kiedy ja szedłem, bo ja od 2007, a Iron Man pierwszy 2006, czy, no nieważne, w sensie, że takie absurdalne rzeczy, w sensie, że chcesz robić rzeczy, które będą fajne. Ludzie opowiadają, że ja się czymś tam zająłem, bo ludzkość coś tam. Nie, zająłeś się tym, bo uważałeś, że to jest fajne. Chcemy robić rzeczy fajne, więc jeżeli mamy, nie wiem, celebrytów, którzy są naukowcami i potrafią sprzedawać tę wiedzę jakoś tak atrakcyjnie, no to ludzie będą szli w tym kierunku, bo to jest super. Tak. Ja tak uważam. Chyba to w pierwszym Ironmanie chyba nawet przez tam 2 sekundy pojawił się Elon Musk, jeśli dobrze pamiętam. Tak, był. Gdzieś, nie, w drugim, gdzieś tam zbijali piątkę, no. Okej, już. No dobrze, więc to tak. No i oczywiście tutaj jeszcze chyba trzeba też wspomnieć o tym, że jakby o takich kontrowersjach jeszcze politycznych tutaj związanych z Mirosławem Hermaszewskim, bo tak jak mówiliśmy o takim byciu celebrytą, czy tego chciał, czy nie chciał, no to też właśnie w stanie wojennym był wzięty do jakiegoś takiego gremium, które miało jakby tak wspierać władzę ludową w tym tak, jakby uprawomacniać w pewnym sensie właśnie ten stan wojenny. Mirosław Hermaszewski mówił o tym, że generalnie dowiedział się od innych, że go tam dołączyli, nikt go nie pytał, więc to też niestety takie koleje losu, zakrętasy, że po prostu czasami to jest dobrze być takim sławnym i rozpoznawalnym, a czasami właśnie też nie, dlatego że właśnie tutaj cię próbują wykorzystać do promowania różnych rzeczy, których niekoniecznie ty chciałbyś promować, ani jesteś szczególnym zwolennikiem. Czy wiesz, no, program Interkosmos, w ramach którego on poleciał w kosmos, to no, jakby globalnie był bardzo polityczny, bo właśnie Związek Radziecki chciał pokazać, patrzcie, jacy my tutaj jesteśmy zjednoczeni w tym naszym bloku i nowocześni i tak dalej. Z kolei PRL chciał to wykorzystać, bo miał swoje wewnętrzne problemy i chciał to przyklepać tym, że Polak poleci w kosmos, więc no, wiesz, to jest takie polityczne bajorko, a Hermaszewski zrobił swoje, że był pilotem, do zadania doskonale się nadawał i wykonał swoją misję na Sojuzie. Kurczę, wstyd przyznać, ale ja żadnej z jego książek nie czytałem. Może teraz właśnie przyszedł ten czas, żeby się za to zabrać, bo człowiek tak się skupia na tym zachodzie i gdzieś tam tych właśnie Collinsów i innych masków śledzi, a przecież na swoim podwórku mógłby też trochę się skupić. Tak, i taka jeszcze ciekawostka jest, że właśnie ta kapsuła Sojuza 30, którym poleciał Hermaszewski, jest w Polsce i ona zwykle była wystawiana chyba w Muzeum Techniki Wojskowej, jest takie na warszawskiej Sadybie muzeum, ale ostatnio jak była ta kosmiczna wystawa w Warszawie, to ta kapsuła była właśnie na tej wystawie. Jestem ciekaw, co to się, chyba ta wystawa w końcu się zamknęła, bo też była termin zamknięcia był przedłużany wielokrotnie, tak? Ale chyba już w końcu wszyscy, którzy chcieli zobaczyć, to zobaczyli tą wystawę, więc ona pewnie powróci za kilka lat w jakiejś nowej odsłonie. No i wtedy oczywiście też Mirosław Hermaszewski był zaproszony, przecinał wstęgę i tak dalej, no ale myślę, że to jest no, w Polsce unikat, żeby można zobaczyć coś, co było w kosmosie. Inne najbliższe muzea, no to jest właśnie Londyn czy Moskwa, albo chyba Buran jest w jakim muzeum gdzieś w Niemczech, tak? Więc tutaj dotknięcie czegoś, co było w kosmosie, no trzeba troszeczkę dalej pojechać. Ale a propos dotykania kosmosu i jeszcze takiej polskiej tematyki, to no ty to... mów, a ja na 10 sekund. Dzisiaj tutaj wymiana ról, więc to jest news naprawdę sprzed kilku dni, 27 grudnia w Warszawie właśnie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał z ministrem obrony narodowej Francji umowę na dostawę 2 satelitów obserwacji Ziemi wraz ze stacją odbiorczą w Polsce i tutaj na tej grafice macie taką wizualizację, grafikę komputerową, jak taki satelita Pleiades Neo ma wyglądać. No i co ważne, taki satelita będzie umożliwi Polsce dostęp do danych z dokładnością do 30 cm, więc naprawdę bardzo, bardzo dokładnych. My kupujemy 2 takie satelity, ale one też będą działać w ramach konstelacji właśnie Pleiades i jakby te satelity nam obiecano dostarczyć do 2027, no więc jeszcze troszeczkę czasu minie, ale już teraz będziemy mogli korzystać ze zobrazowań właśnie z tej konstelacji i satelitów, które już w tej chwili w kosmosie się znajdują. I jeszcze co jest bardzo ciekawe, to że do tej pory nikt nie, znaczy można było kupować same obrazy po prostu z tej konstelacji francuskiej, natomiast nikomu jeszcze do tej pory nie sprzedano jakby całych satelitów ze stacją naziemną i pełną obsługą, więc to jest taka nowość. No i chyba dobry wybór dla Polski, polskiego wojska, chociaż nie tylko wojska, bo pojawiły się od razu komentarze, że to również właśnie cała administracja publiczna będzie mogła korzystać właśnie z tych danych obserwacji Ziemi, a tutaj na przykład jest taki duży, budowany program obserwacji Ziemi i wykorzystania danych do rolnictwa w Polsce, więc no, to prędzej czy później musiało się stać, ale myślę, że oczywiście wojna w Ukrainie jakby bardzo mocno przyspieszyła ten proces zakupu i wyboru partnera, bo jakby wydaje mi się, że nikt, kto interesuje się kosmosem od kilku lat, jakby nie miał żadnych wątpliwości, że i w wojsku, i w zastosowaniach cywilnych wysoko rozdzielcze dane obserwacji Ziemi są bardzo, bardzo ważne i można je wykorzystać do wielu, wielu różnych celów. Ale oczywiście wojna w Ukrainie pokazała, jak to jest kluczowe, i wtedy czasami wiemy, jak to jest z politykami, dopiero jak coś jest jakieś takie naglące albo coś się właśnie wydarzy, no to wtedy o rany, a my jeszcze tego nie mamy, tak? Trzeba i tak troszeczkę też w ten sposób właśnie teraz kupowane są czołgi dla polskiej armii i pewnie jeszcze inne systemy, ale lepiej późno niż wcale. Wspominaliśmy chyba też na poprzednich jakichś live'ach, ale już na pewno mówiłem o tym podczas właśnie Space Hubów, czyli takiej innej serii live'ów, którą możecie czasami zobaczyć na More Space. Mówiłem o tym, że właśnie polskie firmy i polskie wojsko też budują taką konstelację tylko mikrosatelitów. Ta konstelacja się będzie nazywała Piast, bardzo, bardzo piękna polska nazwa. I tam ten horyzont czasowy to jest chyba do 2025 na wystrzelenie tej chyba pierwszych 3 takich małych satelitów, ale to jest jakby zupełnie inna klasa, jeśli chodzi o te satelity, bo tutaj te Pleiades Neo, to tak ważą gdzieś około tony i to są całkiem spore satelity, i też zobrazowanie 30 cm, to jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka rozdzielczość. My nie mamy tak na co dzień takiej świadomości tego, jaką rozbudowaną i zaawansowaną infrastrukturą są te militarne satelity, bo o tym się oczywiście nie mówi, wojsko sobie to trzyma w tajemnicy. Żeby tak trochę poczuć to sobie uświadomcie, że my się zachwycaliśmy przed lata, że mamy ten teleskop Hubble'a w kosmosie, że to jest taki instrument naukowy, że on jest taki wielki, wspaniały i w ogóle, to miejcie na uwadze to, że on powstał z komponentów, które wojsko oddało dla NASA, bo już nie potrzebowało, bo oni sobie całą serię zbudowali jakichś takich, nie wiadomo jakich dokładnie, satelitów obserwacyjnych. Zostało im i NASA sobie te resztki wzięła i zrobili Hubble'a. Więc my się nim tak zachwycamy, a takie i jeszcze nie wiadomo jakie cuda amerykańskie wojsko sobie trzyma w kosmosie, tylko że jest odwrócone w drugą stronę i patrzy na Ziemię. Tutaj to jest, powiem Ci, wielka, wielka rzecz, że dwa takie typowo dla nas i że stacja naziemna. Ja oczywiście, wiesz, jak Polak Cebulak, to od razu coś tam jeszcze bym chciał, i się zastanawiam, czy jakiś offset jest na technologię, że coś do nas napłynie i nasze firmy położą łapy na jakichś rozwiązaniach, że kolejne tego typu rozwiązania będą mogły powstawać w Polsce, bo ICEYE buduje też świetne te satelity, czy będzie powstawać, tak, Piast? Ale tutaj właśnie, bo wspomniałeś, wywołałeś do tablicy ICEYE, tutaj Al-Adim też nas się pyta, dlaczego nie wzięli naszych satelitów. W Warszawie jest operator, który udostępnia satelity Ukrainie i to właśnie chodzi o ICEYE, ale ICEYE przede wszystkim najważniejsza rzecz to jest konstelacja satelitów radarowych, a tu my mówimy o optycznych tych satelitach, więc to jest jakby troszeczkę coś innego. I na pewno, jeśli polskie wojsko chciałoby kupić dane z ICEYE, moim zdaniem na pewno może, ale to jest troszeczkę coś innego, jakby kupować od operatora komercyjnego, a posiadać własne satelity i myślę, że tutaj dlatego kupiono te satelity Pleiades, chociaż może, nie wiem, może jakiegoś jednego satelitę od ICEYE też można by kupić albo długoterminowo wypożyczyć, ale to też no, na pewno to są koszty i nie wiem, czy akurat Polska potrzebuje tak osobno, że tak powiem. Znaczy, potrzebne są różne te technologie i różne rozwiązania, w sensie, że optyczny ma swoje wady, ale ma też ogromne zalety i dlatego mamy te, będzie zakup tych Pleiades Neo z rozdzielczością, z zabójczą rozdzielczością, to jest 30 cm, to jest jakaś normalnie abstrakcja, w sensie, że no nie wiem, no mój monitor, który mam tutaj przed sobą, to będą 2 piksele gdzieś tam z kosmosu widoczne. Abstrakcja. I pewnie te radarowe też będą jakoś spełniać swoje funkcje, przy czym nie należy jakoś przeceniać też ich możliwości, bo ja miałem dotychczas taki, no nie wiem, tak mi się wydawało, że jak ten ICEYE sobie przelatuje, to on sobie na bieżąco wszystko skanuje. A to wcale tak nie jest, w sensie, że on musi najpierw naładować te akumulatory, wybrać to miejsce, które będzie skanowane i on wtedy robi taką sesję skanującą. Znaczy to jest według informacji, do których ja tam gdzieś jakoś dotarłem, bo pewnie firma tego wprost nie powie, no bo to jest ich know-how, ale to nie jest tak, że to jest na okrągło skanowanie, tylko że są wybierane cele i wtedy może na czymś konkretnie skupić się ten satelita, więc no, on potrzebuje też jakichś czasu i zasobów do tego, żeby konkretne miejsce przeskanować, więc nawet jeżeli mielibyśmy do dyspozycji, nie wiem, 1, 2, 3, 10 tych satelitów, to ich jakby możliwości też nie są nieskończone. Więc nawet te satelity, że będziemy mieli dostęp do 2 sztuk, to myślę, że jakby w warunkach takich globalnych to nadal będzie, w sensie poczuje wojsko ten smak, ale na pewno będzie duży niedosyt. Tak czy inaczej, dobrze, że to w tym kierunku zmierza, że ten potencjał taki obserwacyjny się zwiększa. W ogóle zawsze zachodziłem w głowę, jak to jest, że kraj 40 milionów ludzi, który jest tam, nie wiem, no nie jesteśmy może jakąś największą gospodarką świata, ale jesteśmy gdzieś tam cały czas, ktoś mówi, ej, może będziemy w tych 20, gdzieś tam się ocieramy o to G20, tak? Tak. No więc jest to kawał kraju z potencjałem, a nie mamy swojej żadnej konstelacji obserwacyjnej, jakby takiego potencjału orbitalnego. Także dobrze, że to no w końcu tak ruszyło jak należy. Mhm. Dokładnie tak, to super. Natomiast teraz przechodzimy do Space-R, czyli tutaj są rakiety i jednocześnie jest to bardzo dobre przejście z poprzedniego tematu, bo tutaj na ekranie widzimy Vega C, tak, rakietę Vega C, która, uwaga, utraciła 2 satelity Pleiades. Tak. Świetnie wkomponowałeś te slajdy w prezentację, jakby w tę kolejność. Tak. Vega wystartowała 21. Musimy trzymać kciuki za to, żeby nie tylko, że kupiliśmy, ale żeby poleciały i doleciały. Europejski przemysł kosmiczny jest w tym momencie tak, wiecie, leży na łopatkach, a sędzia śpi, a ten przeciwnik jeszcze go bije nieprzytomnego. Nie dość, że Sojuzy odpłynęły, Ariane zaraz wychodzi z eksploatacji, Ariane 6 jest niegotowa, Vega C wydawało się, dobra, mamy średnią rakietę, która jakoś tam będzie pozwalać nam przeżyć ten czas, kiedy się będą wymieniać te rodziny rakiet, a tutaj doszło do usterki. Na razie jeszcze nie wiadomo, co dokładnie. Drugi stopień rakiety chyba nie zadziałał z taką jakością, jak trzeba i no widzicie tutaj zresztą, kto nas ogląda, mamy na zielono trajektorię, jak powinna wyglądać, a żółta trajektoria to jest jak wyglądała, więc gdzieś po 2 minutach od startu no po prostu rakieta zaczęła spadać z powrotem na ziemię i ładunek został utracony i to były 2 te satelity obserwacyjne francuskie Pleiades Neo 5 i 6 dla francuskiego wojska i też do zastosowań takich administracyjnych, cywilnych, więc słabiutko, no znaczy słabiutko w sensie bardzo to zła informacja dla europejskiego przemysłu kosmicznego, no bo w tym momencie no, nie ma na kontynencie już rakiety, na której można tak po prostu polegać. Mam nadzieję, że nie słyszycie tego, co ja słyszę, bo moje dzieci teraz się rozkręciły i robią masakrę w domu. Nie słyszymy. Nie słyszycie? To bardzo dobrze, czyli dobrze ten mikrofon filtruje. Więc no niedobra rzecz się stała, te dwa satelity zostały utracone i ja przez chwilę miałem taką myśl, że ciekawe, czy w związku z tą katastrofą to nie dało jakby takiej, nie wiem, karty do negocjacji, takiego asa Polakom, że no słuchajcie, no, straciliście dwa satelity, no nie jest już to taka jakby to wynoszenie i w ogóle to nie jest takie wszystko proste i pewne, to może byście nam w ramach umowy zrobili stację u nas naziemną, ale to chyba za krótki okres czasu, w sensie, że to, co zostało tam w ramach tego kontraktu dogadane, to już zostało dogadane, a to się wydarzyło już po tym wszystkim. Przy czym to jest z winy, no tutaj wina jest po stronie rakiety, więc satelitom nic nie można zarzucić poza tym, że no, utracono dwie sztuki. Szkoda. A dopiero co Vega debiutowała, bo to był chyba drugi start tej Vegi C. Poprzednia Vega wyszła z eksploatacji. Vega C ją zastąpiła i pierwszy start był fajny. Tak, drugi albo trzeci to jest. Nieważne. No jest na początku swojej drogi i dochodzi do takiej usterki. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Tak. Jest i lecimy dalej. Tak, kolejna rzecz, też nie za dobry news rakietowy, tym razem nadchodzący z Chin. Pewnie bym to pominął, bo w Chinach bardzo dużo gdzieś tam takich projektów jest rakietowych związanych z przerabianiem ICBM-ów, czyli tych międzykontynentalnych pocisków na rakiety nośne, ale tym razem była to rakieta ZQ-2, czyli szkarłatny ptak Zukue-2, rakieta na metan, Metalox, czyli startup chiński zbudował od A do Z sprzęt na ciekły materiał pędny, no i niestety doszło do usterki na drugim stopniu, tam napędzał go jeden silnik, znaczy właściwie tak jakby dwa silniki, jeden taki główny i drugi silnik to są takie cztery małe dysze, silniki Verniera, których obrót sprawia, że rakieta może właśnie kierować i doszło do usterki tych silników Verniera i misja została stracona. Gdyby się udało, to Chińczycy mieliby tutaj pierwszeństwo, jeżeli chodzi o wysłanie na orbitę rakiety na metan, bo jest to taki no, niepisany teraz wyścig. Gdzieś lata temu SpaceX zapowiedział, że Starship będzie na metan i nagle się okazało, że wiele startupów też z małymi rakietami poszło w tym kierunku i Terran 1 amerykański jest na metan, więc trochę trwa jakby taki wyścig tego kolosa razem z tymi małymi rakietami, no ale niestety Chińczykom się nie udało, doszło do usterki, stracili ładunek, którego nawet nie znam, czy to było coś konkretnie, czy tylko symulator masy. 14 grudnia doszło do tego. Całkiem elegancka rakieta, ładnie się prezentuje, też fajnie wygląda ten silnik na drugim stopniu, kto nas ogląda może sobie tutaj zobaczyć, ale tak jak mówię, nie poszło. Dobrze. Dobra, możemy iść dalej, żeby jakoś tutaj się nie hamować. I jeszcze lepszy, ale też nie do końca pozytywny news, że właśnie Terran 1 i rakieta od ABL Space System RS-1, dwie amerykańskie rakiety, nowe systemy, które walczyły o to, żeby listopad, grudzień wystartować. Nadal się to niestety nie udało. ABL swoją rakietę próbował wystrzelić w listopadzie i kilka prób było jej wystrzelenia, potem znowu w grudniu próbowali, ale finalnie im się nie udało i teraz kolejne okno startowe z Kodiak na Alasce im się otwiera 9 stycznia. Myślę, że te powody, te niewystrzelenia to są bardziej takie związane z tym, że dmuchają na zimne, w sensie, że cokolwiek im się tam nie podoba, gdzieś tam we wskazaniach jakichś czujników, to od razu przerywają start no bo to jest pierwsze podejście i nawet podczas tej grudniowej kampanii to było coś takiego, że gdzieś tam jakieś napięcie im nie pasowało w jakimś układzie, więc przerwali to odliczanie i teraz przygotowują się do startu w styczniu, a Terran 1 no to po prostu się nie wyrobili. Cały rok 2022 praktycznie spędzili na różnych takich testach, przygotowaniach. Są już na Florydzie, rakieta jest na platformie startowej i będą próbować startować w styczniu. Tak, no to też mówiliśmy o tym chyba miesiąc temu, że również kwestia tego, że były święta i ten okres świąteczny jest związany z tym, że bardzo dużo samolotów lata, zwykłych cywilnych, lata z no, po prostu ludźmi, którzy chcą przylecieć na święta, więc władze nie chcą dawać pozwolenia na start, takiego okienka startowego, bo to oznacza ograniczenia po prostu w lotach samolotów komercyjnych i dlatego też po prostu ten okres okołoświąteczny no po prostu nie jest dobry z takiego punktu widzenia powiedzmy administracyjnego na start i tutaj też na pewno to się przyczyniło do no, opóźnień. Tak. Mhm. I lecimy dalej. Tak, gdy niektórzy mają problemy, to inni wyciskają się. Tak. Wyciskają. Więc mówimy oczywiście o SpaceX, nasza ulubiona X literka alfabetu i najpierw zaczynamy od podliterki F, jak Falcon 9. No tutaj to po prostu jest coś absolutnie niesamowitego, że tutaj widzicie na ekranie, to jest start Falcona z misją Starlink 5.1 i to był 59. start Falcona 9 w tym roku, a dzisiaj wystartował 60. z izraelskim satelitą obserwacyjnym, a jeszcze mieliśmy przecież w tym roku start Falcona Heavy, więc SpaceX zamyka rok 2022 z aż 61, nie, jako humanista tutaj się zaplątałem, 61 startów za pasem i żeby dać wam jakieś takie pojęcie o tym, jak to jest dużo, to wygrzebałem takie statystyki, gdzie na tym pierwszym wykresie widzimy właśnie no, liczbę udanych startów Falcona 9 i no zobaczcie, że jeszcze rok temu było to około, rok temu, przepraszam, no tak, w sumie mogę jeszcze powiedzieć, 30 grudnia nagrywamy, czyli w 2021 to było około 30, w 2020 no tak 25 mniej więcej i w 2019 było troszeczkę mniej, a ja pamiętam, ja zacząłem się tak baczniej interesować tym, co SpaceX robi w okolicach 2015 roku, kiedy to na przykład tych startów było mniej niż 10, dlatego że podczas startu misji CRS-7, czyli zaopatrzeniowej do stacji kosmicznej, to Falcon 9 eksplodował i przez pół roku nie było żadnych startów. Później w 2016 pół roku Falcony pięknie latały i znowu była eksplozja na platformie startowej satelity AMOS i znowu pół roku było wstrzymane. Więc tych startów było no naprawdę no, poniżej 10, później to tak podskoczyło 20, 30, o wow, ale dużo już, nie? A w tym roku 60 startów Falcona 9, co oznacza, że po prostu częściej niż jeden start w tygodniu i oczywiście, że zero porażek, zero tutaj jakichkolwiek problemów. Na tym wykresie też widzicie, że, na następnym wykresie widzicie te takie zielone grafy i ciemny zielony to jest nowy Falcon 9, blok 5 i jaśniejszy to jest używany Falcon 9, więc zobaczcie, że Jakby tych nowych co roku jest tam kilka tak naprawdę, a całe te, to jest takie piękne słowo, gargantuiczny wysiłek jest robiony po prostu starymi Falconami i teraz chyba ten booster z właśnie misji Starlink 5.1 to był 15 jego lot? Dobrze ja... To jest chyba ten booster? Tak. To jest... Bicie tych rekordów przeszło do takiej rutyny, że ja już tego nie sprawdzam po prostu. A to jest dalej przecież coś bardzo wyjątkowego na całym rynku, bo nikt tego nie robi, a SpaceX sobie jakby ustanawia rekordy i sam ze sobą walczy o kolejne rekordy. Tak, ale tak chyba coś 15. Tak, i Kuba, i w tym roku właśnie to te rekordy były bite tak, bo to aż sobie po prostu zanotowałem. Więc w 2021 no to 11 lotów było rekordem, a w tym roku, 2022, tak, 12 osiągnęli w marcu, 13 w czerwcu, 14 we wrześniu i 15 w grudniu, nie? Więc jakby cały czas sobie dokładali. Kiedyś jak był ten taki ukraiński tyczkarz, skoku o tyczce, Sergiej Bubka, to na każdym meetingu tam dokładał po centymetr czy po pół centymetra, nie wiem ile tam się dokłada i znowu rekord świata, i rekord świata, i rekord świata. Więc tutaj coś w tym stylu, tak? A na następny rok, no to są wiadomo jakieś zapowiedzi i tak dalej, że nawet zapowiadają nawet 100 startów. Więc to jest jakiś kosmos. To jest jakiś kosmos, Kuba. Tak jest, dokładnie. Jest to strona Gunter Space Page. Taki ziomek z Niemiec wprowadza wszystkie statystyki historyczne, co tylko znalazł kiedykolwiek na temat startów rakiet i prowadzi swoje statystyki. To SpaceX odpowiada za 1/3 światowych startów rakiet. Także to jest jakaś abstrakcja makabra. 61 startów, 34% globalnych startów w tym roku. No i dzięki SpaceXowi znowu Stany wychodzą na prowadzenie, jeżeli chodzi o, no bo w zeszłym roku to Chiny miały te długie marsze, najróżniejsze, najczęściej startowały, no a teraz sam SpaceX zrównał się z Chińczykami. Chiny mają 61 startów, SpaceX ma 61, no ale Stany Zjednoczone to jeszcze przecież Atlasy, jeszcze Antaresy, Rocket Lab tutaj się łapie, więc no, wyrobili niezłe statystyki. Dokładnie tak. I co jeszcze warto wspomnieć, to jest to, że ten ostatni start właśnie Starlinków to był start już jakby taki coś, no jakby zaczęto budować, znaczy wykorzystywać powłokę orbitalną do jakby tej drugiej wersji satelitów Starlink, chociaż te, które teraz poleciały, to tak naprawdę jeszcze nie są te nowe, dwójki oczywiście, ale tutaj jest chyba taka wersja 1,5 i no SpaceX też pochwalił się, że już właśnie 1 milion użytkowników korzysta ze Starlinka, więc no to jest chyba bardzo dobra informacja i w tej chwili, w tej właśnie pierwszej generacji satelitów jest już na orbicie 3600 ich, więc to też jest jakaś absolutnie gigantyczna liczba. Zanim SpaceX zaczął budować chyba Starlinka, to ile było według tych satelitów wtedy? 4000 czy coś takiego? Jakby wszystkich, nie? Wszystkich starych, nowych, działających, niedziałających, jeśli dobrze pamiętam. A teraz po prostu oni sami dołożyli 3600, a po prostu przecież będą następne dodawane, więc to jest tutaj, to jest jakiś kosmos. Też jest śmieszne to, że, znaczy śmieszne, że jeszcze wynoszą OneWebowi, bo OneWeb ma problem z dostawą satelitów na orbitę, to główny konkurent im jeszcze pomaga i Falconami OneWeby lecą w kosmos. No ale wiesz, będzie też europejskie satelity wystrzeliwał, no bo tak naprawdę jak jeśli chcesz teraz zamówić start dużej, ciężkiej rakiety z odpowiednim, znaczy z jakimś realistycznym i krótkim terminem wystrzelenia, no to jest tylko jedna rakieta, tak? Mhm. Falcon 9. Mhm. To jest, bo tak się zachwycamy tym i dobra, tam używają tych pierwszych stopni, które im wracają, więc nie muszą produkować nowych, ale no pamiętajmy o tym, że drugie stopnie nie są wielokrotnego użytku, więc tam po prostu seryjnie produkuje się drugie stopnie rakiet. W tym roku średnio co 6 dni startuje Falcon, więc co 6 dni trzeba wyprodukować drugi stopień rakiety. Masakra. Tak, myślę, że wiesz, właśnie jakby przestawiono tą linię produkcyjną, tak, że wcześniej no to głównie produkowano, znaczy no, wszystko trzeba było wyprodukować po raz pierwszy, no a teraz po prostu te boostery pierwszy stopień nie, ale oczywiście drugi jak najbardziej. No i tutaj Igor Skurczyński nam podpowiada, że te Starlinki to są dwa mini. To są te, które poleciały, dwa mini, to jest ta nowa generacja, ale pomniejszona, no bo Starship jeszcze oczywiście nie lata, a te Starlinki 2 drugiej generacji, no to są przystosowane do Starshipa i kiedyś wspominaliśmy o tym, że jest taka wersja tego Starshipa w Boca Chica, który miał ten taki podajnik, czy też taki wystrzeliwacz, który wyglądał jakby, nie wiem, tam płyty CD miałyby wylatywać z niego, ale no takie oczywiście duże. W przemyśle to tak podajniki palet wyglądają. Jak w fabryce się coś produkuje, to masz taką stertę palet i od dołu się zabiera paletę i wyjeżdża na linię i potem robot coś tam układa na tym i dokładnie na tej samej zasadzie ten podajnik tych Starlinków. Tylko że no te Starlinki jednak są większe niż standardowa paleta, bo są tak duże, że się mieszczą w rakiecie o średnicy 9 metrów, więc sporo. Tak i dlatego nie mogą Falconami latać, bo Falcon ma owiewkę o średnicy 5 metrów. Mhm. No dobrze, lecimy dalej. Mamy małe newsy, ale tych newsów jest bardzo dużo, więc będziemy lecieć przez nie stosunkowo szybko. Tak, Kuba. W zeszłym miesiącu mówiłem, że był test statyczny rakiety H3 japońskiej, która ma wyprzeć H2 i no nie wiadomo było, jak poszedł ten test, ale wczoraj Japońska Agencja Kosmiczna pochwaliła się, że test poszedł dobrze, rakieta jest jakby już zdolna polecieć w kosmos, więc ustawiono jej start w tym momencie na 12 lutego 2023. Tyle. Tak jest. Co dalej? Zjednoczone Emiraty Arabskie, o których wspominaliśmy. Tak, wracają nam Zjednoczone Emiraty Arabskie. Na razie nic oficjalnego, ale Emiraty negocjują przystąpienie do Artemis Accord i to nie tak po prostu, żeby się tam podpisać, tylko tak z grubej rury, żeby uderzyć, bo jeżeli przystąpią, to prawdopodobnie oni wykonają śluzę, czyli ten airlock, śluzę powietrzną do stacji Gateway wokół Księżycowej. Jeżeli ktoś kojarzy, dawno temu, gdy ten koncept się rodził, to Rosjanie deklarowali, że to oni zbudują airlocka i to będzie ich wkład w Gatewaya, ale potem się pojawił ktoś taki jak Dmitrij Rogozin i on generalnie to by chętnie wszystkie współprace zerwał i dużo mu się udało i między innymi wycofał się jakby udział Rosji z Gatewaya, no i Amerykanie znaleźli sobie tutaj Zjednoczone Emiraty, które są bardzo ambitne, jeżeli chodzi o kosmos, chcą się angażować w wiele projektów i prawdopodobnie to oni zbudują tę śluzę zamiast Rosjan. No ale wiesz, dlaczego też Rosjanie się wycofali? No bo jakby tu mają Międzynarodową Stację Kosmiczną, gdzie są właścicielem połowy, a tam w tym gateway mieliby robić malutki elemencik i dlatego narzekali, że to jest zbyt amerykocentryczne. No, słuchaj, natomiast mogliby zrobić nawet pół, tylko musieliby zrobić pół. Tak, oczywiście. Zapłacić, oczywiście, wykonać. Dobrze, lecimy dalej. Wybrano załogę Dear Moon. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki miliarder japoński, Yosaku Maezawa, który ogłosił parę lat temu, że on kupuje pierwszy lot Starshipa wokół Księżyca ten taki pierwszy jakby załogowy i ma zabrać ze sobą 8 jakichś artystów, wszelkiego rodzaju artystów i teraz ogłoszono tą załogę. Podobno było ponad 1 milion zgłoszeń absolutnie z całego świata, tak możemy wyczytać na stronie SpaceX. I jest taka, no właśnie ta załoga. Nie wiem, jeśli tutaj nas oglądacie, możecie zobaczyć twarze tych osób. I powiem szczerze, że byłem trochę zaskoczony tym, jak mało twarzy ja rozpoznaję, bo oprócz samego miliardera, który tutaj jest oczywiście na pierwszym planie, to bez googlania, bez czytania jakichś informacji prasowych, to kojarzę 2 osoby. Oczywiście to i tak jest w sumie sporo, bo ja czasami naprawdę tak nie kojarzę tych współczesnych celebrytów, jakichś muzyków i tak dalej, gwiazdek, nie wiem, czegoś, jakiegoś K-popu czy tam czegoś, że to tak w sumie jest dużo, tak? Bo oczywiście myślę, że też wielu z was tutaj kojarzy tego pana trzeciego od lewej strony, czyli Everyday Astronaut Team Dot i jakby on nie poleciał, to ja bym po prostu tutaj zmieszał absolutnie z błotem ten program Dear Moon, no bo kto jak nie Team po prostu się do tego kwalifikuje, tak? Ma skilla, jeśli chodzi i o robienie wideo i jest takim entuzjastą, po prostu aż takim może czasami za bardzo, takim naspidowanym, najaranym po prostu na ten kosmos, ale to super, tak? I on jest absolutnie idealną osobą, żeby wziąć w tym udział, ale ja miałem nadzieję, że jeszcze jedna, może jakaś taka trochę związana bardziej z kosmosem osoba poleci. Na przykład ja bym wysłał tego fotografa Johna Krause, ja nie wiem jak się wymawia jego nazwisko, który robi świetne, tak. Świetne fotografie właśnie startów rakiet i on jako właśnie fotograf byłby moim zdaniem też idealny do tej misji, ale no, tutaj zabrakło go w tej załodze i jeszcze jedną osobę, którą kojarzyłem, no to jest ten pierwszy pan na prawo od Yusaku. Który jest Steve Aoki, który jest jakimś DJ-em, muzykiem właśnie grającym muzykę elektroniczną, tak? Co jakby go kojarzyłem, a te inne osoby, no to nie. Myślę, że dowiemy się o nich więcej, kiedy będzie ta misja, ale z drugiej strony no, chyba jakby ja przynajmniej na razie nie czuję potrzeby dowiadywania się, kim są te osoby, bo ta misja może, nie wiem, za 5 lat, tak naprawdę no, nie wiadomo kiedy i to się jeszcze ten skład może wykruszyć, może się jeszcze coś pozmieniać, więc ja tutaj po prostu będziemy mieć jeszcze szansę ich poznać. Ja mam takie dwie myśli. Pierwsza to byłem mega zaskoczony teamem, bo ja go śledzę gdzieś tam od 2018-19 i strasznie lubiłem na jego live'ach siedzieć, jak on o tym kosmosie coś tam właśnie opowiadał, bo było widać właśnie jak on się w trakcie uczy i to było takie fascynujące uczyć się tego wszystkiego razem z nim, bo też byłem zielony, w sensie ja myślałem, że dlaczego rakieta tak się dymi i lód z niej odpada, czy oni ją czymś chłodzą, wiesz, no takie miałem przemyślenia, tyle wiedziałem o tym. I lubiłem te jego live'y i tam bardzo często padało do niego pytanie: ej Tim, a ty byś chciał lecieć w kosmos? A on mówił, ja tam na ziemi bym wolał czy coś. I teraz nagle się okazuje, że Tim aplikował, bo przecież ten Dear Moon to było strasznie stare jakby w kategoriach tych najnowszych wydarzeń, takie no, stare przedsięwzięcie, bo jeszcze Dragonem to mieli lecieć wokół tego księżyca i Tim mówi, że on wtedy aplikował. I to jakby było jego taki trigger, że on się całkowicie na ten kosmos przerzucił, bo on był fotografem wcześniej i muzykiem. I ten kosmos go tak zbliżył. No tak, zanim jeszcze zaczął, no teraz możecie go pewnie kojarzyć i znacie głównie jako youtubera, tak? I streamera. Natomiast on wcześniej, tak jak mówisz, był jakby chyba profesjonalnie zajmował się fotografią i on, ja go poznałem, jak aktywnie prowadził konto na Instagramie, w którym fotografował siebie w takim, to nawet nie był strój astronauty, bo to był tak naprawdę strój jakiegoś chyba pilota wojskowego. Radziecki, radziecki taki wysokościowy skafander pilota. No? Tak, ale i historia jest za tym taka, że on po prostu kiedyś to chyba dla zabawy po prostu zaczął licytować jakąś aukcję na eBayu i później ją wygrał i mówię, kurde, tyle kasy wydałem na taki strój. No ale jak już mam ten strój, no to pojechał do Houston, to jest zaleta bycia, mieszkania w USA, mimo że on gdzieś tam chyba w jakimś Ohio, czy gdzieś tam jakimś totalnie pośrodku niczego mieszka. Mhm. I pojechał tam i ludzie, którzy przechodzili, chcieli sobie zrobić z nim zdjęcie, bo myśleli, że jest, myśleli, że jest astronautą, był ktoś przebrany za astronautę, tak? I tak to się zaczęło i on później zaczął robić takie, czasami zabawne, czasami może trochę mniej zdjęcia, gdzieś tam photoshopował, jakieś takie easter eggi wrzucał w te zdjęcia. No i od tego się zaczęło, no i później oczywiście przerzucił się na YouTube'a. I ja tutaj bardzo mocno kibicuję mu, chociaż jak były takie streamy, nie wiem, te 1,5 roku temu z testów Starshipa, to ja akurat wolałem oglądać na ten streamy na NASA Spaceflight, dlatego że jakby ich tam było więcej, jakby cały czas było ciekawego dzięki temu, że jakby 2, 3, 4 osoby mogły coś od siebie dodać, a Steam czasami był po prostu jakby zbyt dużo się działo, on był sam i on wszystko ustawiał i tam siedział w tej swojej Tesli, gdzieś tam nadawał i po prostu brakowało mu pomocy, ale chyba teraz tam troszeczkę właśnie sprofesjonalizował te swoje streamy, kupił vana, i po prostu czekamy na kampanię testową z prawdziwego zdarzenia teraz orbitalną Starshipa, żeby team wrócił do gry. Tak jest. Dobra, to jeszcze ta druga moja myśl odnośnie, bo ty mówisz, że nie kojarzysz tych ludzi, ja też ich nie kojarzę, to Tima znam, tego ziomka na prawo od rany, jak się wymawia? Yusaku Maezawa. Yusaku Maezawa. Tego ziomka na prawo od niego, to tak też właśnie z widzenia, ale sobie tak myślę, że to dobrze, że ich nie znam, w sensie, że oni są tak strasznie spoza tej bańki entuzjastów kosmosu, że jakby to tylko zwróci uwagę większej jeszcze publiczności na ten kosmos. I im więcej tego zainteresowania, tym lepiej. Zgadzam się, ale wiesz, ja spodziewałem się, że z tych artystów to będzie ktoś na zasadzie, nie wiem, jakiś Kanye West albo jakieś nie wiem, kto tam teraz jest na topie, jakaś Dua Lipa albo ktoś w tym stylu, tak po prostu. To wiem, może to są już jakby takiego kalibru ludzie, że to oni by chcieli, żeby im zapłacić za to, że będą swoim nazwiskiem jeszcze coś takiego firmować. Może. A ta ekipa, którą tutaj zebrał Maezawa, to pewnie są mega zajarani tym i tak pewnie. Jutro lecimy. Okej, może. Może też, wiesz, jest kwestia też osoby, które chciałyby polecieć, to jest jeden zbiór osób, a na przykład osoby, które mogą polecieć nawet ze względów jakichś tam zdrowotnych, to jest jeszcze kolejna grupa, już o wiele mniejsza, więc tutaj też mogą być tego typu powody. No i zobacz, miał być mały news, a się rozgadaliśmy, jak był duży. Dobra, jedźmy dalej. Więc tutaj niestety w tym zestawieniu kolejna smutna wiadomość, że właśnie sonda InSight zamilkła na Marsie. Sonda InSight jest bardzo bliska naszemu tutaj polskiemu sercu, dlatego że właśnie to razem z nią poleciał na Marsa polski kret, który w końcu nie udało mu się zagłębić w Marsa, ale jakby dzięki temu też się nauczyliśmy czegoś o tym Marsie i że trzeba po prostu inaczej projektować te penetratory marsjańskie. A teraz po prostu jeszcze jakby, ale to oczywiście nie była cała część misji InSight, bo tutaj to, co jest bardzo dobrze widoczne na tym zdjęciu, to jest chyba ostatnie zdjęcie, które przesłała sonda InSight na Ziemię. Widzimy ten instrument, który służył do badań trzęsień Marsa, nie trzęsień Ziemi, tylko trzęsień Ziemi Marsa. I on wykrył aż 1300 takich trzęsień. Nawet w maju tego roku jedno o, jak to się mówi, magnitudzie, tak, 4,7, ale to jest bardzo ciekawe, dlaczego są takie trzęsienia, dlatego że jakby chyba Mars nie posiada płyt tektonicznych i tutaj nie ma jakiejś, a już na pewno nie ma aktywnej tektoniki. I skąd się biorą te trzęsienia, to jest bardzo, bardzo ciekawe. No a powodem zamilknięcia sondy InSight jest oczywiście pył, który zaległ na panelach słonecznych i po prostu teraz sonda wyczerpuje baterie o wiele mocniej niż jest w stanie je naładować. I tak się zastanawiam, czy w którejś z kolejnych misji to w końcu poleci jakiś, nie wiem, szczotka, którą taka sonda będzie mogła sobie przetrzeć te panele, czy nie, bo to jest jakaś, no, znaczy, oczywiście wszyscy się tego spodziewali, ale czy to nie byłoby proste rozwiązanie tego problemu raz na jakiś czas, raz do roku? Wiesz co, z tego co ja kojarzę, to jest jakiś taki algorytm tam też, który wprawia w wibrację tę sondę, że jeżeli, nie wiem, warunki są sprzyjające, że wieje wiatr czy coś, to można wprawić sondę w wibrację i trochę ten pył podnieść i wiatr może go usunąć. A jeżeli chodzi o szczotkę, to czytałem po prostu takie wypowiedzi inżynierów tam JPL-a czy NASA, że to jest absolutnie niepotrzebne, że te misje, że my mamy takie w sobie chcieństwo, że niech to tam jeszcze 10 i 20 lat pracuje, ale prawda jest taka, że te sondy, to one tam przekroczyły te swoje czasy eksploatacji strasznie długo i to był już taki bonus, że dokładanie jakichś szczotek zupełnie nie ma sensu, bo to wtedy zabiera masę na jakieś kluczowe instrumenty naukowe, a ten dodatkowy czas jest niepotrzebny, więc my tak po prostu chcemy, bo NASA, nie wiem, planuje, że to będzie tam jeden rok marsjański pracowało, a to pracuje dużo, dużo dłużej i po prostu dostajemy to jako taki dodatek, więc gdyby naprawdę im zależało na tym, żeby wydłużać jakoś turbo te misje, no to wtedy będą szukali jakichś rozwiązań w stylu, nie wiem, te generatory MMRTG, gdzie ten pluton tam się grzeje i wytwarzają w taki sposób prąd, czy jakoś tak? No tak, ale Kuba, ale znaczy może tutaj jestem takim niepraktycznym marzycielem, ale ja myślę, że no w końcu można by naprawdę przetestować taką technologię, bo no owszem, jakby to główne zasilanie, powiedzmy, takiej bazy na Marsie, tak, no na pewno będzie to RTG, no musi być, tak, ale te panele słoneczne, no to tak, żeby naładować jakąś bateryjkę tu czy siam, tam czy siam, czy na takim helikopterze, czy na jakimś łaziku, bo na przykład z takimi astronautami, którzy wylądują na Marsie, no będą mieć łaziki najprawdopodobniej, które będą im pomagały w eksploracji czerwonej planety, no to też okej, jak będzie astronauta, to będzie mógł, weźmie szczotkę fizycznie i sam przetrze. Wiesz co, jeżeli chodzi o te MMRTG, no to w tym momencie to jest taka, powiedzmy, osiągalna technologia, ale NASA gdzieś tam jakieś środki też lokuje w takie, rany, ja tak będę generalizował, ale takie małe elektrownie atomowe, tak to nazwijmy. Jest taki projekt, który, niech ja sobie go tylko zgooglam, Fission Surface Power, tylko jak to jest na nasze? To jest dla Księżyca. To jest dla Księżyca, tak, dokładnie to chciałem powiedzieć, nie? Mhm. Więc jeżeli doszłoby do rzeczywiście jakiegoś wysyłania czegoś bardziej energożernego, czy nawet ludzi na Księżyc, czy na Marsa, no to wtedy pewnie będziemy mieli z czymś takim do czynienia, bo nawet te MMRTG to ten na Perseverance, on tam strasznie mało produkuje, w sensie, że na samym początku to on może chyba 400 W, albo nawet mniej, 100 ileś, 140 czy jakoś tak, w sensie, że on zanim się przejedzie nawet kawałek, to on musi chwilę spędzić, żeby naładować akumulatory, potem może przejechać kawałek i to jest ciągłe takie analizowanie, ile ja mam energii, żeby zrobić to czy to, w sensie, że jak ja sobie ramieniem robotycznym gdzieś tam przejadę, próbki zbiorę, tu strzelę laserem, no to teraz będę stał, nie wiem, dzień, aż mi się akumulatory naładują, żebym ja się mógł przejechać 10 metrów do przodu. A dla człowieka to jednak no, tak się nie da. Tak jest. Dobrze, lecimy dalej. Tak. I tutaj bardzo ta piorunująca wiadomość. Nasz ulubiony, nazwijmy to tak, w cudzysłowie zawrzyjmy to ulubiony, były szef Rosyjskiej Kosmicznej Dmitrij Rogozin, kiedy chyba w lipcu został zdjęty ze stanowiska z niewiadomych przyczyn, bo jakby wybrano nowego szefa, a jemu nie przydzielono żadnego stanowiska nowego, więc to wyglądało jak po prostu to taki... Degradacja. Degradacja, o właśnie, dokładnie, tego słowa mi brakowało. I Dmitrij odnalazł się tutaj w ostatnim miesiącu, że on pojechał właśnie do tej okupowanej części Ukrainy i tam miał jakąś nie do końca określoną akcję wsparcia wojsk rosyjskich prowadzić i został ranny podczas ostrzału i no co do tego, co zaraz powiem, no trzeba wiadomo, że podchodzić z pewnym no, dystansem, no bo jakby tak naprawdę nie wiemy, co do końca się stało, no ale takie nieoficjalne informacje mówią o tym, że właśnie doradca Putina, bo tutaj no, oczywiście Dmitrij był bardzo bliskim współpracownikiem Władimira, że został ranny w głowę, plecy, pośladek i udo. I został na tyle poważnie ranny, że od razu z tego Doniecka został przetransportowany do jakiejś kliniki pod Moskwą i chyba teraz w ten poniedziałek, który była ta operacja i jakby na razie w jakichś takich większych, poważnych źródłach nie ma informacji, co się tam stało, ale niektóre też źródła no, mówiły o tym, że być może nawet właśnie grozi mu paraliż, dlatego że jeden z odłamków tam gdzieś tam w okolice kręgosłupa się dostał, nazwijmy to tak, i teraz po prostu Dmitrij no, jest w ciężkim, znaczy jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale no, jakby jego sytuacja jest poważna. Więc tutaj, no niestety, nie ma... Cóż, Dmitrij John Rambo Rogozin po odejściu z Roskosmosu postanowił zostać wojakiem i jechać, przeszkadzać swoim żołnierzom na froncie. On chyba założył jakąś grupę Wilki Cara, czy jakoś tak, że niby wozili zaopatrzenie, a... No, ja głównie na Twitterze siedzę i takich newsów śledzę i nawet wśród tych blogerów rosyjskich była straszna beka z niego, bo on sobie robił te zdjęcia i oni mu wytykali to, że taki z niego patriota i tak bardzo chce tym rosyjskim żołnierzom pomagać, że cały jest ubrany w natowski sprzęt. W sensie karabin, kamizelki taktyczne, wszystko miał, hełm miał, wszystko z zachodu, nie miał ani jednego wyposażenia takiego rosyjskiego i że no, dramat. No bo nie wiem, czy widziałeś to, gdzieś tam Ukraińcy jak pojmali albo jakiegoś żołnierza rosyjskiego, no to że miał chyba hełm, na którym było napisane, że to jest zabawka, nie? Że to jest taki do takiegoś tam, nie wiem, no możesz sobie się przebrać za żołnierza i tak dalej, nie? Ale to nie jest hełm, tak? To jest po prostu zabawka, jakiś tam plasticzek, więc no tutaj akurat Dmitrij pod tym względem był nie w ciemię bity, że wiedział, jaka jest jakość rosyjskiego sprzętu wojskowego i dlatego miał ten zachodni. To jest postać dopiero. Dobrze, lecimy dalej. A tutaj informacja od Radka, jak tutaj możecie zobaczyć, wąsopad zakończył się, Radek powrócił do swojej poprzedniej formy, jeśli chodzi o wygląd. Natomiast też na poprzednim live'ie ktoś tutaj nasz oglądający wtedy na żywo powiedział, że, no bo jeśli nie wiecie, w listopadzie jest taka akcja, właśnie nazywa się Movember, czyli właśnie po polsku wąsopad. Mężczyźni zapuszczają wąsa albo golą brodę, aby zwrócić uwagę na problem męskich chorób, takich jak właśnie rak jąder czy prostaty. No i ja też pierwszy raz w życiu dołączyłem się do tej akcji, pierwszy raz w życiu prezentowałem się po prostu z wspaniałym wąsem na przedzie. Możecie to zobaczyć 2 miesiące do tyłu na wideo. No ale to nie chodzi tylko o to, o jakąś tam po prostu zmianę looku dla beki, jak to można by powiedzieć, tylko o poważną akcję i w końcu właśnie udało mi się znaleźć terminy i byłem na badaniach właśnie i jąder, i prostaty i wszystko jest super, więc cieszę się z tego bardzo i pamiętajcie, badania profilaktyczne, bardzo ważna rzecz, abyśmy, musimy to robić, bo jak tutaj Kuba dzisiaj wspomniał, opóźnienia w kosmosie są po prostu drugą. Kosmos, może jak, przemysł kosmiczny na drugie imię to ma opóźnienia, więc jeśli chcecie doczekać tych lądowań na Księżycu, lądowań na Marsie, musimy po prostu długo i zdrowo żyć, dlatego badania profilaktyczne są jednym z tych elementów bardzo ważnych, więc zachęcam bardzo serdecznie do tego. Bardzo dobrze. Dobrze. Tak. I co my mamy dalej? Już przechodzimy do stycznia, gdzie po pierwsze, to już nawet teraz zapowiedziany jest start tej misji Transporter 6, czyli Falcon 9, jak to Falcon, znów startuje i najwcześniej chyba 2 stycznia ma właśnie wystartować ta misja Transporter 6, na pokładzie której będzie polsko-niemiecki satelita o nazwie Starvibe i właśnie polska firma Scanway dostarczy 2 kluczowe elementy tego satelity. To jest satelita 6U, czyli taki CubeSat właśnie złożony z takich 6 jakby elementów. I tutaj widzicie na tej grafice, rysunku, jak on ma wyglądać i polska firma Scanway zbuduje 2 części. Po pierwsze jakby teleskop, tą część optyczną, którą zastosowaniem jest po prostu obserwacja Ziemi oraz, tak, tutaj możecie zobaczyć, to nie jest żaden błąd, mianowicie taką jakby selfie stick z taką małą kamerką, więc ten satelita rozłoży taką mały selfie stick z kamerką, która ma służyć do właśnie zbadania kondycji satelity. I Scanway jest firmą polską kosmiczną, już kilka lat działa na tym rynku, ale jeszcze nie wysłała jakby swoich elementów, swoich wytworów w kosmos i ta misja ma być właśnie takim testem właśnie technologii opracowywanych przez tą wrocławską firmę, więc po prostu chodzi o test technologii i Polacy robią właśnie tą optykę, w tym czym się Scanway specjalizuje, a dostawcą tego CubeSata 6U jest niemiecka firma German, a teraz jak to jest się nazywa, German Orbital Systems, tak tutaj sobie zanotowałem i ciekawostka jest jeszcze jedna. Ja tutaj znam założyciela firmy właśnie Scanway, Jędrzeja Kowalewskiego, który ma taki dobry, jak to powiedzieć, lubi nazywać misję z takim, wiecie, bo misja się nazywa jakoś tam, jest ten skrót i później jest rozwinięcie, tak? Więc Star Vibe to no, całkiem niezła nazwa, tak? A rozwinięcie tej nazwy to Small Telescope for Advanced Reconnaissance Vision Inspection Boom Experiment. I to układa się w nazwę Starvibe, ale tutaj przyczepiam się do tego, dlatego że pamiętam, jak Jędrzej jeszcze wysyłał taką studencką misję lotem suborbitalnym. Ta misja się nazywała Projekt Dream, tak jak sen po angielsku, i Dream rozwijało się na Drilling Experiment for Asteroid Mining. Po prostu super, jestem wielkim fanem takich właśnie sprytnych akronimów, więc ta misja najwcześniej 2 stycznia, no jeśli oczywiście się nie z winy Scanwaya, ale wiadomo, jak to może się opóźnić, no to w następnych dniach poleci. I transporter jest to ten rodzaj misji Falcona 9, gdzie po prostu jest wystrzeliwanych za jednym zamachem kilkanaście, kilkadziesiąt mikro, nano satelitów w ramach takiego programu właśnie Rideshare od SpaceX. Spoko. W ogóle chyba cały 2000, w sensie w 2023 trochę tego hardware'u z Polski w kosmos poleci, o czym będziemy na bieżąco oczywiście informować. Tak, i tutaj mówiliśmy już o tym właśnie, że start i Terrana 1 i RS-1 rakiet został przełożony tak z różnych względów, więc ja tu nawet nie dodawałem jakichś tam dat, bo tak naprawdę te daty są bardzo tam konkretne dni, no bardzo umowne, tak? No to tak zobaczymy, jak to tam wyjdzie, ale no miejmy nadzieję, że w tym styczniu już te właśnie rakiety polecą. Może ich sobie już tak odwiesimy, gdzieś tam odłożymy na półeczkę, jak polecą, to wtedy o nich powiemy. Dokładnie tak. I przygotowując się do tego live'a, byłem bardzo zaskoczony tym, że okazuje się, że niby start kolejnego Falcona Heavy ma być też w styczniu. Czy 10, to jest chyba bardzo optymistyczna data, no ale teoretycznie w styczniu ma polecieć Falcon Heavy, co po takiej posusze kilkuletniej, no był jeden start w tamtym roku i teraz ma być następny, więc naprawdę byłem bardzo zaskoczony tym, ale pozytywnie, no i mam nadzieję, że to się tak mocno nie obsunie. Teraz zniknął nam Kuba, więc lecimy dalej. To już jest koniec tych newsów, że tak powiem. No, newsów, tak, i tego odcinka. O, Kuba się pojawił. Natomiast no dobrze, jeśli oglądacie nas nie od dziś, to dobrze wiecie, że robimy podsumowania każdego miesiąca, a na koniec roku robimy takie jedno wielkie, gigantyczne podsumowanie roku i za tydzień dokładnie 6 stycznia w piątek o 19 wielkie kosmiczne podsumowanie 2022 roku. Będziemy wybierać najważniejsze wydarzenie tego roku i bardzo jest ważne to, abyście byli z nami na żywo, dlatego że wy również będziecie mogli głosować na żywo na wasze najważniejsze wydarzenie. No i zobaczymy na koniec odcinka, porównamy, co wy sądzicie było najważniejszym wydarzeniem, co ja uważam było najważniejszym wydarzeniem, jakie były typy Kuby i będziemy tutaj się dobrze bawić i wspominać ten kosmiczny 2022 rok. Tak jest. Działo się sporo i ciężko będzie wybrać tak naprawdę, bo też były takie no konkrety w tym roku, ale oczywiście no tak były, a myślę, że musimy też, Kuba, wybrać, nie wiem, jakieś zaskoczenie roku albo rozczar roku, żeby nie tylko te wielkie No bo tutaj myślę, że takich kandydatów mocnych jest no, dwójka, trójka, no, może piątka, a później no to już trochę ciężej. Ale będzie dzięki temu bardzo, bardzo ciekawie. Więc to by było na tyle dzisiaj. Wyrobiliśmy się właściwie w godzinę. W 2 godziny, przepraszam, oczywiście. Jak to w godzinę? Nie, to jest, nie da się, nie. Ale to bardzo fajnie, bo to oznacza, że jest bardzo dużo ciekawych rzeczy do opowiadania. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie za to, że jesteście z nami. Jeśli podobało się to wideo, łapki w górę i udostępnijcie też to wideo z znajomym, abyśmy było nas więcej tych jarających się kosmosem, bo przed nami naprawdę wiele ciekawych lat, mnóstwo interesujących newsów i wydarzeń przed nami, więc jest co obserwować, jest co komentować, jest czym się jarać. Tak jest. I pamiętajcie, że na dole pod tym filmem, kto nas ogląda na YouTubie, macie przycisk do wspierania kanału We Need More Space, bo jak będziecie wspierać Radka, to on będzie jeździł i męczył tych kosmicznych ludzi, żeby tutaj opowiadali różne rzeczy w wywiadach i będzie ich męczył, aż mu się skończą wszyscy ludzie, do których będzie mógł dotrzeć i wtedy zamknie kanał i skończymy robić to wszystko. Nie, a wtedy będzie runda druga, tak? Tak. Łapanka od nowa. Albo wiesz, no tutaj cały świat stoi otworem, tutaj po prostu ekspansja międzynarodowa, tak? Może. Tak, dokładnie, dokładnie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień w podsumowaniu roku 2022. Cześć. Cześć, hej.